Tygodnik Kulturalny. Dzień dobry, dobry wieczór. Przed mikrofonem Jacek Wakar. Witam serdecznie. To jest 34. wydanie nowego Tygodnika Kulturalnego. Witam jak zwykle z gościnnego Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, w którym zawsze się z naszymi słuchaczami spotykamy. No i spotykamy się ze sobą. Mimo zimy, mimo tego, że nie najcieplej, gdzieś wyszło słońce i naładowało nas, mam nadzieję, dużą dawką optymizmu przed tym dzisiejszym naszym spotkaniem. Witam serdecznie Magda Sendecka, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Karolina Felberg, krytyczka literacka. Dzień dobry. Jacek Marczyński, krytyk muzyczny. Witam Państwa. Bogusław Deptuła, krytyk sztuki. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, krytyczka muzyczna. Dzień dobry. Jak zwykle dziękujemy naszym patronom, firmie Prosper z Sosnowca. Już zapewne zapamiętali Państwo dobrze tę nazwę, a także i niepublicznemu przedszkolu integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Stargardu, a także Adamowi Abramczykowi, Annie Bukowskiej, Krzysztofowi Pełce, Magdalenie Popiołek, Pyć, Joannie Strubel, którzy szczególnie nas dzięki zbiórce Patronite wspierają. Dziękujemy także za to, że przez kolejny miesiąc jest z nami Audioteka. Audioteka, dobrze powiedziane historie. Największy wybór audiobooków po polsku. Audioteka jest od dwóch bodaj miesięcy partnerem nowego Tygodnika Kulturalnego. Do oferty Audioteki w kontekście naszych dzisiejszych propozycji będę jeszcze wracał. I szybko, bez zbędnych wstępów, przechodzimy do filmu, tym bardziej, że w kinie zaczyna się ten najgorętszy okres przedoskarowy. Znamy już nominowanych do tegorocznych nagród. Cieszymy się, przynajmniej ja się bardzo cieszę z nominacji dla IO Jerzego Skolimowskiego. A dziś filmy, które powalczą o Oscary. Zaczynamy od filmu, o którym ja mówię jasno. Jest to najważniejszy film, jaki widziałem przez ostatnie miesiące i określam go hasłem arcydzieło. A rzecz nazywa się Duchy Inisherin w reżyserii Martina McDonagha. Świetny dramaturg irlandzki, także znakomity reżyser. Pamiętamy choćby Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Jednak wydaje mi się, że Duchy Inisherin to jest jeszcze wyższy poziom filmowej opowieści, choć historia jakże prosta, Magda. Historia jakże prosta, ale ja też to uważam za arcydzieło i podobnie jak ty, Jacku, linki, myślę, z tego idą do Becketta, bo nie przypadkiem jakoś, myślę, tutaj jest też dwóch bohaterów najważniejszych, bo to jest taka historia, która jest historią przyjaźni i tak w pierwszym, a właściwie zerwanej przyjaźni. I to jest jedna warstwa. I jest tam też warstwa obyczajowa, jest jakaś polityka w tle. Rzecz się dzieje na niewielkiej irlandzkiej wyspie, do której nie docierają konflikty z tej większej wyspy. Są gdzieś tam, pojawiają się hałasami i dymem zza kadru. Natomiast no to jest o takich rozterkach egzystencjalnych i o kontaktowaniu się z rzeczywistością, o dojrzewaniu. Absolutnie uniwersalne, tragiczne problemy podane w takiej tragikomicznej, a właściwie tragigroteskowej konwencji, charakterystycznej zresztą dla Martina McDonagha i to w Trzech billboardach za Ebbing, Missouri bardzo dobrze wybrzmiewało. Ja nie chcę za dużo mówić o tym filmie, ponieważ tam właściwie każda scena, każda sekwencja jest kolejnym zaskoczeniem i to, co on opowiada, z jaką głębią on opowiada i jak żongluje, ale właściwie nie, chciałam powiedzieć, że on żongluje konwencjami, ale to jest coś zupełnie innego. On buduje własny język, kompletnie niepowtarzalny, w którym najbardziej groteskowe rzeczy są totalnie wiarygodne i przejmujące i mówi nam szalenie mądre rzeczy, znajdując dla tego wszystkiego kompletnie niepowtarzalny ton, który nigdy się nie obsuwa. To jest taki taniec na cienkiej linie, z którego my nigdy nie obsuwamy się ani w groteskę, ani w komizm, ani do końca w tragizm, chociaż tutaj byłoby chyba najbliżej. No,
To jest absolutnie, dla mnie to, ja już wiem, że ja lepszego filmu w tym roku nie zobaczę. To będzie mój pierwszy, to będzie moja pierwsza pozycja na mojej top liście. Agnieszka. Słuchajcie, bo ja w ogóle Irlandię znam z opowieści właśnie z przestrzeni sztuki. Raz w życiu przez kilka godzin dosłownie byłam w Dublinie, czy w Dublinie, jak mówimy w Polsce. I to, co zwróciło moją uwagę, to to, że w każdym pubie ktoś gra muzykę na żywo. Więc ten film, który ja czytam poprzez tę właściwie niewiedzę, czy też brak doświadczenia o Irlandii, przynosi chociażby potwierdzenie tego rzeczywiście. Jak jest pub, to ktoś będzie grał. Jak moje przyjaciółki opowiadają, że to jest najpiękniejsze miejsce na świecie, to ten film odpowiada na to zapotrzebowanie, pokazując no, piękny krajobraz ludzi żyjących blisko natury i bardzo blisko swoich zwierząt w kontekście jednego z... Nie no, obaj główni bohaterowie są przywiązani. Jeden do osiołka, drugi do swojego psa. Ale to, co w tej opowieści, myślę, widzą właśnie ci, którzy znają Irlandię, to to, że jest tam mnóstwo takich zakorzenionych w irlandzkiej kulturze znaczeń, powieści i elementów, których my nie czytamy. I ja bardzo bym chciała z kimś takim obejrzeć. Może jeszcze tutaj powiedzmy, że to jest taki film, o którym się w ogóle trudno rozmawia, chociaż z drugiej strony chciałoby się pewne rzeczy powiedzieć, no ale trudno nie spoilerować. Z tego powodu, że to jest taka podwójna parabola, bo z jednej strony to jest świat, zauważcie, w którym nikt prócz mężczyzn z karczmy, którzy podają piwo, nie pracuje, czyli to jest metafora raju. Ale oczywiście raju utraconego. I kobiety, która opiera i podaje posiłki. No tak, no ale no to mówiąc nikt, mam na myśli też nikt z mężczyzn, o to chodzi, że to nie jest świat pracy, tak? To nie jest świat pracy męskiej, to nie jest metafora tego rodzaju znoju, tylko to jest właśnie ten taki cudowny świat, w którym byłoby wszystko dobrze, gdyby po prostu nie wydarzyło się to, co się wydarza w pierwszych 5 minutach, czyli gdyby w nagły, niespodziewany sposób jeden człowiek nie odwrócił się od drugiego i nie został w tym uporze. I to jest oczywiście metafora, myślę, że takich po prostu takiej kondycji zarówno ludzkiej, jak i pewnie ponadludzkiej, nie wiem, tak jak to społeczeństwa czy państwa, tak, do jakiegoś momentu tolerują się nawzajem, chociaż jedno uważa się za lepsze od drugiego, bo to jest oczywiste, ale tolerują się, zawierają sojusze, ale z dnia na dzień po prostu coś pęka i nie ma. I zaczyna się potworna wojna, tamta ona jest wyrażona w postaci takiego, ta polityka jest wyrażona w postaci takiego szantażu emocjonalnego, bardzo okrutnego, niezwykle okrutnego. To jest jakby, rozumiem, metafora polityki po prostu. Więc jakby ten film, myślę, że on jest takim łakomym kąskiem i dla tych, którzy lubią oglądać, i dla tych, którzy lubią czytać kino. No bo można się tam przez te wszystkie warstwy znaczeniowe wspaniale przedzierać i jakieś szukać rzeczy dla siebie najciekawszych. Teraz mi przypomniałaś, że właśnie jedna osoba, którą znam i cenię, powiedziała mi, że dla niej to jest właśnie film o wojnie wewnętrznej, o wojnie domowej. To jest rzeczywiście, dla mnie to jest oczywiste, że to jest o wojnie. To jest automatyzowane. To jest rzeczywiście chyba tak, że ten film, który został Złoty Glob w kategorii komedia i musical, co wydaje mi się absurdem. No przecież grają ale, w tym pubie. Ale dobrze, no różne są. Będę trzymał kciuki najmocniej jak się da podczas rozdania Oscarów, żeby tych 9 nominacji przerodziło się w dużo Oscarów. Szczególnie dla reżysera. No scenariusz to jest osobna sprawa. Nagradzanie McDonagha za scenariusz to jak nagradzanie, nie wiem, kogo, Samuela Becketa za dramaty rzeczywiście. Coś podobnie oczywistego, ale też powiedzmy jednak, że tej opowieści nie byłoby bez fenomenalnych aktorów. O tak. Colin Farrell, którego oglądamy z jakąś po prostu... No, ja oglądam z rozdziawioną gębą po prostu. Brendan Gleeson, ale też Carrie Condon w roli siostry. Barry Keoghan jako ten wiejski, wyspiarski, nie głupek właśnie, bo to jest zupełnie inny byt ludzki, który on tutaj stworzył. 4 nominacje do statuetek, za bardzo zasłużone. Jest niezwykła aktorka irlandzka, w ogóle obsadę stanowią Irlandczycy, mieszkańcy, ale postacie o nieprawdopodobnych twarzach i jakość tego, jak McDonagh reżyseruje, polega moim zdaniem także na tym, że nie ma w tym ani krztyny przesady. Znaczy, gdyby on epatował tą specyfiką irlandzkości wypisaną choćby na twarzach, mielibyśmy coś na kształt folkloru, czy takiej, powiedzmy sobie, przaśnej opowieści. A to jednak jest smoliście, okażona smolistym humorem, egzystencjalna tragedia. W pełni zgadzam się z Magdą, że u mnie też. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby 31 grudnia, tworząc listę najważniejszych filmów tego roku, mieć jakiś inny tytuł na pozycji numer jeden. Ja tylko muszę jedno zdanie powiedzieć, że
moje dwie kochane przyjaciółki, które jeżdżą do Irlandii raz do roku, zaplanowały wyjazd do Irlandii. Pojechały właśnie w te strony, gdzie kręcony był ten film, jak się okazało, i wymarzyły sobie zobaczenie tych przestrzeni, tych klifów, i nie mogły tam wejść, bo były wszędzie napisy: ekipa filmowa pracuje, sorry, wróćcie za jakiś czas. I wszystko przez Martina McDonagha. Tak, ale wybaczyły mu właśnie po obejrzeniu tego filmu. No ja się nie dziwię. To ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że to jest jednak film dla mnie o konflikcie wewnętrznym i o dojrzewaniu i o takim... Też troszkę o kryzysie męskości. Nie też, ale też o takim niezbędnym zburzeniu iluzji, bo zwróćcie uwagę, co tam się dzieje na samym końcu, że jednak jesteśmy w takiej podróży od naiwności dziecka do jednak jakiejś gorzkiej mądrości i dojrzałości. I myślę, że naprawdę na bardzo wielu różnych poziomach da się ten film czytać. Do momentu, kiedy zobaczyłem Duchy i Nisharin, wydawało mi się, że Oscara za najlepszą rolę męską w tym roku powinien dostać Brendan Fraser za film pod tym Wieloryb Darrena Aronofskiego. Duchy i Nisharin już możemy oglądać na ekranach polskich kin. Film Aronofskiego trafi na nie za 2 tygodnie. Wieloryb, właśnie Brendan Fraser. To wspaniała rola Colina Farrella, nie umniejsza moim zdaniem osiągnięcia Brendana Frasera. Chyba najciekawszym od dawna w filmie Darrena Aronofskiego. Co, Magdo, w Wielorybie oglądamy? Wiesz co, co oglądamy? No oglądamy historię chorobliwie otyłego mężczyzny, który ukrywa się przed światem, żywiąc się pizzą dostarczaną przez gońca i pracując jako lektor czy nauczyciel angielskiego i literatury angielskiej za pomocą komputera, nie pokazuje, od tego się zaczyna, że on nie pokazuje swojej twarzy, nie pokazuje swojej sylwetki swoim uczniom, jest dla nich tylko czarnym ekranem. No i Aronofski opowiada nam o tym czarnym ekranie, pokazując tego bohatera, natomiast to wszystko się układa i konfrontując go, ponieważ jemu już niewiele życia zostało, bo ta otyłość olbrzymia powoduje, że on jest na krawędzi śmierci. Konfrontuje go z jego, przez przypadkowe spotkanie, konfrontuje go potem z jego opuszczoną rodziną i tylko, że prawdę mówiąc, ja mam bardzo mieszane uczucia wobec tego filmu. To znaczy, wydaje mi się, że ta taka metafora chrystusowego poświęcenia głównego bohatera, który ma być jakimś odkupicielem i figurą Chrystusa niemalże, że to jest wszystko jakoś fałszywe. I o ile oczywiście nie uniknęłam wzruszenia przy tym filmie, to zwłaszcza ta końcówka już po prostu mnie wytrąciła z tego wzruszenia i kazała, no wszystkie czerwone lampki mi się zapaliły w głowie. I przyniosłam też dzisiaj, słuchajcie, jako pendant do tego filmu, przyniosłam taką książkę, która się nazywa Gruba. Maria Mamczur napisała bardzo obszerny, wyczerpujący reportaż na temat otyłości, fatszyzmu, fatfobii, ale też weightszyzmu, jak o tym pisze. Czyli to są takie rozważania, dlaczego grubi ludzie z otyłością czy z nadwagą są postrzegani tak źle i tak dopuszczalna jest w cywilizowanym świecie nienawiść do nich. O ile nie wypada być faszystą, o ile nie wypada być rasistą, o ile nie wypada być homofobem, no to wypada jeszcze cały czas jakoś mieć taki stosunek do ludzi otyłych. Ja tylko dodam do twojej rekomendacji książki Gruba Marii Mamczur, że można z nią spotkać się także dzięki audiotece, dzięki audiobookowi, który jest dostępny, i wysłuchać po prostu tego świetnego reportażu. A o tym, jak pogodzić się ze sobą, traktuje książka, która stała się absolutnym bestsellerem. Książka Natalii de Barbaro pod tytułem Czuła przewodniczka, wydana także w języku ukraińskim jakiś czas temu. I ty właśnie w Polsce. Po polsku jej słuchać, tak? Ja jej słuchałem po polsku w interpretacji Mai Ostaszewskiej dzięki audiotece. Okay. I też to polecam, a teraz wracamy do filmu Wieloryb. Jacek Marczyński. No i muszę powiedzieć, że ten film jest bardzo sprawnie wyreżyserowany i świetnie zagrany, i te postacie nas wciągają. Tym niemniej jest to film
strasznie teatralny. No jednak, bo to... No bo facet siedzi na kanapie i ma dosyć poważny problem, żeby z niej wstać. Tak, to jest ekranizacja sztuki i odnoszę takie wrażenie, że tak naprawdę to już wszystko powielekroć było w kulturze amerykańskiej. To wyrasta z tradycji dramatu amerykańskiego, gdzie mamy 4-5 osób i stopniowo odkrywamy rozmaite tajemnice i więzi między nimi. I tak, i o tym tak naprawdę jest ten film, powiela pewien schemat dramaturgiczny, który wielokrotnie znamy. I zgadzam się tu absolutnie z Magdą, że to zakończenie takie po hollywoodzku dające nam nadzieję i pewien optymizm, no jest po prostu nieznośne po tym wszystkim, co momentami było jest naprawdę w tym filmie przejmujące i poruszające. A to, co jest poruszające i przejmujące, to jest przede wszystkim ta relacja, którą on ma, główny bohater, z taką przyjaciółką, która się nim opiekuje, pielęgniarką. Siostrą, zdaje się, jego partnera. Z siostrą jego partnera, nie żyjącego. I to właściwie ten kontrast osoby, obie osoby, jedno i drugie ma żyje z taką wielką tragedią i wielką raną w sobie. Nie chodzi tylko o śmierć brata, ale też o to, co im zrobiono w kościele, w którym byli, jak ich naznaczono, jak ich tam piętnowano, w jaki sposób. Więc jakby żyją takim życiem, które nigdy nie należało do nich, jakby zawsze właśnie w cieniu jakiejś nieswojej historii, która ma być ramą ich życia, ale jedno jest taką postacią właśnie wysoko funkcjonującą, drugie kompletnie nie. I jakby te napięcia między nimi, to jest tak naprawdę to, co jest prawdopodobnie sednem tego dramatu i to przesądza tej teatralności, ale z drugiej strony to jest najciekawsze, więc myślę, że gdyby to pokazać na scenie, to by miało swoją wagę i ciężar. W filmie to niestety się trochę rozmywa przez całą jakby tą warstwę filmową, to trochę traci na znaczeniu, na ciężkość, ta waga taka trochę się, że tak powiem, robi tego inna. Natomiast ja chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz, że w ten układ takiej dwójki, która balansuje na krawędzi bezustannie, ale przez to, że jest takimi dla siebie przeciwwagami, w pewnym momencie wkraczają inne postaci. To są postaci z innego pokolenia, dzieci, kurier. Trochę demaskują świat tych przyjaciół uwikłanych w siebie nawzajem, no jako taką trwającą, nie wiem, i hiperbolizującą się także w tym wielkim, grubym ciele taką histerię tych ludzi, taką panikę. Jakby moim zdaniem to jest o tym. To jest o tym, jak trudno jest być człowiekiem, który panuje nad własnym tym kosmosem wewnętrznym, jak trudno jest w ogóle złapać dystans do samego siebie. To jest też o tym. A ja powiem tylko, bo musimy przechodzić do następnego tytułu, ale powiem tylko, że ja udałem się ponieść temu filmowi. Przede wszystkim prawdopodobnie dlatego, że przejął mnie po prostu bohater, że ta postać, ten człowiek, no po pierwsze fenomenalnie zagrany, ofiarnie zagrany przez Brendana Frasera i to jest wybitna rola, czerpiące zdaje się z jego także własnych doświadczeń, ale to nie to jest najważniejsze, jestem po prostu głęboko ludzki i właśnie ten ludzki wymiar tej opowieści i to, że Aronofsky wreszcie przedstawia dosyć prostą, linearnie powiedzianą historię, wydał mi się w tym najbardziej umujący. No a rola Brendana Frasera co prawda nie jest u mnie na pierwszym miejscu, bo jak już ustaliliśmy, jest Colin Farrell, niepobity, to jednak jest rolą wspaniałą. Ja wiem, że chciałeś zamknąć, ale ja jedno zdanie tylko powiem, że wiele się napracował w tej roli, to prawda, ale też wiele kostiumów na niego nałożono. Tymczasem w ogóle myślę, że ten film został opowiedziany świetnie lata temu, jeszcze bez takiej świadomości, jaką mamy teraz, jako wątek filmu Co gryzie Gilberta Grape'a, gdzie no tak, oczywiście, bez tego sztafażu i bez, ale z tymi wszystkimi relacjami społecznymi wątek matki był opowiedziany. I jeszcze chciałam dodać, że nie dlatego, że chcę w ogóle nauczać, tylko sama tego nie wiedziałam i nauczyłam się po lekturze Marii Mamczur, że tak jak mówimy osoby z niepełnosprawnością, tak samo osoby chorujące na otyłość albo z otyłością, czyli to nie jest cecha człowieka, tylko coś, co się przydarza, tak? Czyli nie otyły, tylko chorujący na otyłość. To jeszcze dodam jedną rzecz, bo udało mi się, wiem Jacku, że wzdychasz ciężko. Za chwilę zostałem zamordowany, ale to jedno zdanie, ponieważ chyba mi się udało uchwycić, co mnie w tym filmie
tak rozdrażniło, mimo doceniania tego wszystkiego, o czym mówicie, to, że w gruncie rzeczy Aronofsky robi to samo ze swoim bohaterem, co ten opresyjny kościół, że on mu każe się poświęcić na koniec i zapewnia dobre samopoczucie nam, widzom, że no już nie musimy mieć jakiegoś kłopotu z tym bohaterem, który choruje, ponieważ on odpływa w... No dobra, może za dużo, żebym nie zdradziła puenty. Nie? Spoiler alert. Dobrze. Zostawiamy zatem wieloryba Darrena Aronofskiego z rolą Brennana Frasera niepogodzeni, ale zachęcamy Państwa do tego, żeby wyrobić sobie na temat tego filmu własne zdanie. Natomiast właśnie Jerzy Skolimowski z IO będzie konkurował w kategorii najlepszy film międzynarodowy, między innymi z filmem Blisko Lucasa Donta. Lucasa Donta, którego znamy przede wszystkim dzięki filmowi Girl, gdzie była dziewczyna. A teraz mamy dwóch chłopców w bardzo, jak dla mnie, ujmującej opowieści. Tym razem troszkę krócej będziemy o tym filmie rozmawiali. Tak, to jest rzeczywiście bardzo ujmujące i to jest o takim... Ten film jest zbudowany na samych subtelnościach. To jest opowieść o relacji chłopców, którzy wchodzą w wiek dojrzewania i przenoszą się z bezpiecznej podstawówki do szkoły stopień wyżej. No i tu się zaczynają problemy. I to jest o tym, jak bardzo świat nie przyjmuje cudzej wrażliwości, jak bardzo nie przyjmuje cudzej inności, tak to nazwijmy, ale też jak szalenie jest zazdrosne o bliskość. Bo ten tytuł jest nieprzypadkowy. To jest o tym, że ci dwaj chłopcy są po prostu ze sobą blisko i to budzi agresję. Tak naprawdę to budzi agresję. To jest też film o zdradzie, o tym, czy można być wiernym. To jest film o stracie, o bólu. Myślę, że bardzo piękna opowieść, naprawdę zbudowana na takich półtonach. Bardzo godna polecenia. Jacek. Ja przyznam się, że po prostu uwielbiam takie filmy, bardzo prosto zrealizowane. Tak. Filmy, w których dialogi są niesłychanie proste, ograniczają się do prostych, niezłożonych zdań, a mówiących wiele. Naprawdę tam każde odezwanie się w postaci coś znaczy i operowanie takimi subtelnościami w porównaniu z wielorybem, gdzie ci bohaterowie mówią i mówią, żeby wydobyć z siebie traumy, przeżycia mówili. I wspomnienia. Tutaj wystarczy jedno zdanie i wiemy już, co ten chłopiec jeden czy drugi przeżywa. Czy matka któregoś z tych chłopców. No pod tym względem jest to rzeczywiście film wzruszający. Bogusław. To jest też takie, jakby właśnie tak jak wy mówicie, niezadeptane słowami. To się dzieje w obrazach. Te obrazy są bardzo takie, bym powiedział, naturalne i poruszające. To jest też bardzo ciekawa historia o tym, jak wrażliwość zderza się z zewnętrznym światem i jakby w gruncie rzeczy rozbija się o ten świat i ten świat dzieci, które właśnie konfrontują się z taką okrutnością, choćby rówieśników, to przecież nie muszą być w ogóle, prawda, dorośli. Rówieśnicy bywają potworami i to trochę o tym też jest ten film, chociaż tam nie dochodzi do żadnej, tam nie dochodzi do żadnej gwałtownej rzeczy. Oczywiście jest dramat w tej opowieści zawarty, ale ten dramat, jak wszystko w tym filmie, jest powiedziany takim strasznie spokojnym i szeptem właściwie można powiedzieć. To znaczy szeptem można kłamać, ale to nie jest taka dobra figura do kłamania, więc jakby cała ta narracja odbywająca się w takim bardzo delikatnym tonie jest niesamowita. Bo zatem, wiecie, to oczywiście można powiedzieć, że świat dojrzewających młodych ludzi jest sam w sobie bardzo interesujący, bo jest jakiś taki trochę mało już nam dostępny, mało możemy, jakby już mało o tym wiemy. Ale znowu taki namysł nie jest taką częstą rzeczą w gruncie rzeczy. Takie spojrzenie strasznie wnikliwe na tę historię. Oczywiście dość taką, można powiedzieć, partykularną, ale właśnie często rzeczy, które są... odnoszą się jakby do jakiejś bardzo wyjątkowej, dziwnej rzeczy, są strasznie uniwersalne. Mi się wydaje, że warto naszym słuchaczom powiedzieć wprost, że to, co świat psuje właśnie nadając konteksty niewystępujące, to może być na przykładzie tego filmu czyste braterskie uczucie, które nazwane jest przez świat pedalstwem i wyzywane w ten sposób i natychmiast zmieniają się konteksty. Druga rzecz, ja ten film oglądałam jednak przyjmując perspektywę rodziców, bo to jest moje doświadczenie, ale też doświadczenie wielu ludzi, których znam.
zadawanie sobie pytania, dlaczego tak się stało, albo dlaczego nie widziałam tych znaków. A ponieważ właśnie opublikowano badania, że w Polsce mamy kolejny rekordowy rok, jeżeli chodzi o samobójstwa dzieci i młodzieży, no to właściwie 116, 111 to powinien być taki telefon, który wszyscy rodzice mają wykuty i widząc, że dziecko zawsze odpowiada, jest wszystko w porządku, po prostu zostawić ten numer albo jakiś inny trop, bo my nie możemy się poprzez pytania dowiedzieć, więc ten film to udowadnia ponad wszelką wątpliwość. Jedno zdanie tylko powiem, że tu zgadzając się z Bogusiem, że tam nie ma okrucieństwa. Właśnie ten film pokazuje, że prosty żart, prostacki żart, czy jakieś nieodpowiednie odezwanie nieprzemyślane może powodować lawinę zdarzeń. Okrucieństwo wiadomo, może doprowadzić do tragedii, ale nieprzemyślane, proste zdanie też. O tym jest ten film. Ja może tylko jednym zdaniem, bo to właśnie... Ja mam z tym filmem największy kłopot. To znaczy, oczywiście doskonale rozumiem potrzebę zajmowania się tym tematem i tak dalej, ale mam wrażenie, że przez to, że on jest na takim wygaszeniu i tak subtelnie zrobiony i jest między słowami, a nie w słowach tak naprawdę, jest w obrazach, to się dzieje coś takiego, że od połowy tego filmu jestem bezradna. Nie wiem, co się dzieje. To znaczy, obserwuję dziecko i już nie jestem w stanie jakby... Bo jesteś tym rodzicem, który widzi, że coś się dzieje i kurczę, kompletnie nie wie... Nie masz dostępu, tak naprawdę. Bo to jest też film o bezradności. To jest o tym, że tam nie ma właśnie wykrzyczanych różnych rzeczy. To jest o tym, że nie da się wykrzyczeć pewnych rzeczy. Że nie dowiesz się tak naprawdę, dlaczego twój syn to zrobił. Nie będziesz tego nigdy wiedzieć. I tak ma być. Znaczy, rozumiesz, ma to dać ci do myślenia. Bardzo daje do myślenia. Ja uważam, że to jest... Że wiesz, w momencie, kiedy to byłoby wygadane wszystko, to byłoby po prostu w jakimś sensie dla mnie obmierzłe. To byłaby okropna publicystyka. A tu jest o bólu rodziców, którzy hodują swoje dzieci najlepiej, jak potrafią. Ale chłopaka też, potworny. Tak czy inaczej, mimo jednego głosu, że tak powiem, w kontrze, polecamy Państwu Blisko Lukasa Donta na ekranach od 17 lutego. I teraz, zamykając niejako dział filmowy, prosimy jeszcze Magdę o bardzo krótkie rekomendacje filmów Podejrzana postaram się bardzo krótko. Zacznę od After Sun Charlotte Wells, ponieważ ten film bardzo koresponduje z moim zdaniem z Blisko. Jest co prawda tutaj o relacji córki i ojca. Jest taką lepszą wersją filmu Come On, jak dla mnie. To ciekawe, o tym nie pomyślałam, ale rzeczywiście, masz rację, coś w tym jest. I to jest bardzo, bardzo też prosta historia. To są wakacje, na które młody ojciec zabiera kilkunastoletnią córkę. Ona ma tam, nie wiem, 11 lat. I no, taka wiedza, że to jest autobiograficzna opowieść, pewnie nam coś wnosi. Natomiast to jest również opisane na niuansach, na subtelnościach, opowiedziane wspaniale. Wisi nad tym groźba pewna, która jest zaznaczona właśnie też w obrazie i my sobie możemy dopowiedzieć, co to jest za groźba, albo też i nie. Natomiast jest to niezwykle poetycki, fantastyczny obraz, próbujący dotykać tego, co film Blisko, to znaczy takiego momentu w życiu, kiedy człowiek wchodzi w coś zupełnie nowego, w nowy świat i jego wrażliwość mierzy się z tym światem. Oglądałem ten film na pokazie przedpremierowym w jednym z warszawskich kin, przy niemalże wypełnionej do ostatniego miejsca sali, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo wygląda na to, że nie tylko na Top Gun Maverick albo na Awatara Istotę Wody. No ale przeproś, Top Gun ludzie, to jest super film. No. Fajne, tak. Ludzie wrócili do kin, nie tylko 3 miliony widzów na Awatarze, ale również takie małe filmy jak After Sun, chociaż ja może aż tak zachwycony nie jestem, ale to bardzo przyjemne kino w sumie. Przyciągają publiczność. Drugi film to Podejrzana, koreański mistrz Park Chan-wook. No i tutaj chyba nie trzeba jakoś specjalnie reklamować, bo Park Chan-wooka znamy doskonale. To jest Old Boy, to jest Pan Zemsta, Pani Zemsta, a ostatnio Służąca. I to jest film w klimacie hitchcockowskim z fantastycznym zapleceniem akcji, ze świetnym aktorstwem, z żonglowaniem konwencjami od thrillera przez melodramat po nie wiem co tam chcecie jeszcze. I wielkie widowisko,
lektura obowiązkowa. Polecamy zatem zarówno Podejrzaną, jak i After Sun. Oba te filmy już na ekranach naszych kin. I przechodzimy do teatru. Dwa bardzo głośne warszawskie przedstawienia. Najpierw Zaległość pewna, to znaczy przedstawienie, które zainaugurowało dyrekcję Moniki Strzępki. Oczywiście w tym momencie dzięki niesławnej decyzji wojewody mazowieckiego, która oczywiście za chwilę albo zostanie odwieszona, albo miasto stołeczne Warszawa poradzi sobie z tym w jakiś inny sposób, dosyć prosty, i żadna krzywda Monice Strzępce ani kolektowowi dramatycznemu się nie przydarzy realnie. Poza tym trzeba zwrócić uwagę, co było bardzo wyczuwalne na seansie, na którym ja po prostu byłem, na spektaklu, na którym byłem, że w tej chwili chodzenie do teatru dramatycznego, oprócz samego chodzenia do teatru, stało się także gestem oporu względem cenzorskiej, opresyjnej władzy. No więc jak zwykle tego rodzaju gesty przynoszą dokładnie odwrotny od zamierzonego skutek. A spektakl to Mój rok relaksu i odpoczynku od Tessy Mosfek. W reżyserii Katarzyny Minkowskiej świetny program jest, który się mieści... No właśnie się zaczęłam zastanawiać, Jacku, co ty robisz, otwierając pudełko z lekarstwami? Biorę sobie tabletkę, tabletkę na sen, bo myślałam, ten program... Myślałam, że Prozac. To jest coś w tym stylu. Albo to, ten program to jest rzeczywiście pudełko takie, jak znamy z aptek. Do tego, jak wiadomo, nie można... Bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, więc trzeba przeczytać ulotkę. Tą ulotką jest rzeczywiście program. Książka ponoć doczekała się w Polsce czterech dodruków. Stała się swego rodzaju wydarzeniem. Była także nominowana do istotnych nagród. Przypomnijmy tylko, że opowieść jest o tym, jak to dziewczyna, młoda dziewczyna decyduje się przespać rok swojego życia. Jest tak wypalona, świat zabrnął w takie miejsce, z którego nie ma już gdzieś powrotu. Wszyscy jadą na sterydach i na prochach, a ona najbardziej, i w związku z tym postanawia się wyłączyć, zresetować, wcisnąć guzik i zasnąć, po czym obudzić się i zobaczyć, co się wydarzy. Przerywać ten swój rozpisany na 12 miesięcy sen, tylko i wyłącznie sensami filmów z Harrisonem Fordem, Whoopi Goldberg, która jest jej, że tak powiem, ulubioną aktorką i ważną postacią, no i jedzeniem pizzy. Towarzyszy jej w tym przyjaciółka, którą gra Monika Frajczyk, w roli głównej świetna, grająca, że się w takiej konwencji, że gram, że nie gram, ale w tej sytuacji świetnie wybranej konwencji Izabela Dudziak, znana choćby ze spektakli TR Warszawa. To jest zdecydowanie najważniejsza, najlepsza do tej pory rola. No i przedstawienie, które inauguruje dyrekcja Moniki Strzępki, niejako inaczej niż mogliśmy się tego spodziewać. Po tym programie, który Monika Strzępka zaprezentowała przy okazji konkursu, wszyscy spodziewali się mocnego, ideologicznego, pełnego manifestu w teatru. A tak naprawdę oglądamy spektakl środka, moim zdaniem. Przedstawienie, które jest dla każdego. Przedstawienie, które nie powinno przestraszyć publiczności, która przychodziła do Teatru Dramatycznego za dyrekcji Tadeusza Swobodzianka przez ostatnie 10 lat. To są nieco inaczej, inne środki, jakimi opowiadać tę historię, ale tak naprawdę to jest dość szlachetne widowisko, co dla mnie nie jest żadnym, że tak się wyrażę, zarzutem, mieszczańskie. I to jest bardzo dobrze opowiedziana historia, która opowiedziana jest trochę w stylu amerykańskich filmów w rodzaju Bezsenności w Seattle na przykład. Amerykańskiego kina mainstreamowego ostatnich, powiedzmy, dwóch czy trzech dekad, którym notabene karmi się, jak już powiedzieliśmy, główna bohaterka Mojego roku relaksu i odpoczynku. Wszystko jest fajnie. Spektakl trwa 3,5 godziny i tu zaczynają się swego rodzaju schody, gdyż w pewnym momencie ta historia zaczyna jednak być mocno nużąca i sama się, jak dla mnie, oczywiście wypala i zaczyna troszkę gonić własny ogon, ponieważ wszystko, co było do powiedzenia, udaje się powiedzieć mniej więcej w godzin dwie. Później mamy powtórzenia i diagnozy, które są dosyć oczywiste. Wszystko to jest dosyć dobrze wymyślone, zagrane, wyreżyserowane przez Katarzynę Minkowską, która staje się taką dyżurną, że tak się wyrażę, inauguratorką różnych dyrekcji w teatrach warszawskich, bo inaugurowała Teatr Dramatyczny, za chwilę zdaje się ma inaugurować nowy rozdział w Teatr Warszawa. Trochę mnie to oczywiście, jakby powiedzieć, z jednej strony jestem ciekaw Katarzyny Minkowskiej, bo to jest dziewczyna, która już bardzo dużo potrafi. Inna sprawa, że
te jej dotychczasowe przedstawienia wydają mi się jednak dosyć powierzchowne i że to nie są rzeczy, na które jakoś szczególnie czekam. One są dobrze zrobione, ale nic więcej. I tak trochę jest z tym przedstawieniem, o którym dzisiaj mówimy. Ono jest hitem, nie można na nie zdobyć biletów, nie buduje szczególnych barier przed widzami. Wydaje mi się bardzo dobrze wybrane na inaugurację, na takie miękkie przejście pomiędzy jednym etapem w Teatrze Dramatycznym a tym obecnym, ale też nie ma sensu przesadzać i uprawiać jakieś klaki, to znaczy nie jest to spektakl, który nosi w sobie jakiś potencjał zmiany, nie jest to spektakl, który ma znaczenie, by tak powiedzieć, formacyjne. Jest to spektakl, który diagnozuje rzeczywistość w sposób trafny, ale jednak dosyć oczywisty. Jest to przedstawienie, które oferuje zbyt długi, chwilami satysfakcjonujący, a chwilami nużący wieczór w teatrze. Dobry oczywiście start dyrekcji Moniki Strzępki, ale dla mnie dobry i nic poza tym. Ale wiesz, to ciekawe, co mówisz, bo akurat to, że Minkowska będzie robiła te same spektakle, było już w programie, więc jakby jak ktoś czytał program, to mógł nawet być za i tym bardziej czekać. To rzeczywiście zostało przyćmione trochę przez te wszystkie manifesty. No tak, no ale jakby wiesz, program był najpierw, nie? Był rok temu praktycznie. I już wtedy było wiadomo, że Mosfek z tym swoim hitem, bo to jest bestseller, oczywiście jej książka Mój rok relaksu i odpoczynku, światowy bestseller, będzie realizowana. Minkowska z kolei to jest reżyserka bardzo sprawna, tak jak mówisz, to nie jest nowy teatr, to nie jest przełom w sztuce teatralnej, to nie jest reżyserka, która ma wizję nowego teatru, która ma, nie wiem, jakieś niewiarygodnie mocne środki swoje własne, czy swój własny język, to jest po prostu... Natomiast to, co ja w niej lubię, uwielbiam wręcz, to które jakie historie wybiera i jak je realizuje. Mówisz Teatr Środka, Teatr Mieszczański. To nie jest zarzut. Powiedziałabym przede wszystkim, zgadzając się z tym, co ty mówisz, to jest Teatr Środka, przede wszystkim teatr dramatyczny. To znaczy ona naprawdę coś opowiada. Tak samo w Cudzoziemce czuć było, że ona ma coś do powiedzenia w Teatrze Polskim w Poznaniu, tak jak i tutaj. Ale właśnie problem jest z tą historią, o której my cały czas mówimy, ponieważ każda osoba, z którą rozmawiam, łącznie z recenzentami, zaczynają od tego, że to jest historia o tym, że dziewczyna coś tam postanawia. Przespać rok. No nic ona nie postanawia. Ona jest w takiej sytuacji życiowej i ona już przedtem tak różne środki wypróbowała, żeby się wydobyć ze swojego stanu, że właściwie nic jej nie pozostaje, niż rozwiązanie już tylko, że tak powiem, może niekonwencjonalne. Tak? Ona po prostu walczy ze swoją własną stratą, sprawą i tak dalej. Straciła rodziców, miała jako dziecko, była dzieckiem, które właściwie musiało się non-stop opiekować matką. Mechanizm był prosty. Było dobrze wtedy, kiedy obie spały. No i ten pomysł, że przespać rok swojego życia, to nie jest żaden pomysł, że tak powiem, na jakąś ucieczkę z rzeczywistości, tylko to jest absolutnie dramatyczna historia, która opowiada o tym, jak dziecko, które żeby być szczęśliwe, musiało w dzieciństwie spać, żeby zaznać odrobinę ciepła i spokoju i bliskości z matką, musiało wespół z nią spać, po prostu po jej stracie, odejściu, śmierci, właściwie nie ma żadnych narzędzi, żeby sobie z czymkolwiek poradzić. Oczywiście ten program, który ty pokazujesz, bardzo ciekawy, zupełnie inną historię opowiada. Joanna Bednarek napisała w programie manifest właściwie o tym, czym jest dzisiaj praca. Bohaterka Otesły Mosfek nie ma wielkiego problemu z pracą i to nie praca ją wypaliła, więc jakby w tym sensie to jest takie trochę przestrzelone, więc... No chociaż z tą galerią to chyba nie było najprzyjemniej. Ja znam wyłącznie z przedstawienia, nie książkę. Pamiętaj o tym, że akurat ten wątek galerii jest tak zrobiony w teatrze. On ma zupełnie inną funkcję i rolę. Dlatego właśnie podkreślam, że mówię tylko o przedstawieniu, bo nie znam książki. W każdym razie tylko to chciałam powiedzieć, że bardzo łatwo jest i zauważyłam, że bardzo łatwo jest o tym spektaklu powiedzieć, że on jest fajny, lekki i przyjemny. No, jest tam o jakimś dramacie, ale to jest właściwie taki tam dramat, każdy to skądś tam zna, bo jest to właściwie o dziewczynie w stresie i depresji. No, kto z nas nie zna stresu i depresji, wszyscy znamy. I do tego wszystkiego ona sobie tam postanawia przespać rok. Ona sobie niczego nie postanawia. Jakby to jest naprawdę o czymś. Mało tego, mówiliśmy dzisiaj o tym, że duchy są metaforą świata, który jest światem pokoju, rajem na ziemi, a potem nagle się coś odwraca i nagle jest konflikt, tak, braterski, czyli wojna domowa. I tu też to jest, powieść Mosfek jest po prostu o tym, że o tym, w jaki sposób
Ameryka, Stany Zjednoczone przespały te dekady tuż przed zamachem na World Trade Center. Bo to jest przecież o tym, to jest wielka metafora, to co się dzieje z tą dziewczyną. To jest taka wielka narracja o Ameryce jednocześnie. Ja tylko się zastanawiam, czy to, o czym teraz mówisz, nie jest jednak wywiedziane przede wszystkim z książki, którą napisała Otessa Moswek, czy właśnie z przedstawienia Katarzyny Minkowskiej. Jak powtarzam, nie przeczytałem tej książki, natomiast obejrzałem przedstawienie i ja wnioskuję w ten sposób, czy ktoś jeszcze chciałby się... Na temat tego przedstawienia? Ja nie widziałam tego przedstawienia. Oczywiście jak każdy Polak, Polka mogłabym się wypowiedzieć, ale jakby powiem sobie nie i stop. No więc zamkniemy tylko tym, że tak czy inaczej biletów na mój rok relaksu i odpoczynku właściwie nie ma. Ale warto próbować. Teatr Dramatyczny szykuje kolejne premiery, na które czekamy. Teraz spektakl Lucy Sosnowskiej za chwilę. A tak czy inaczej do Teatru Dramatycznego warto chodzić i sprawdzać, co kolektyw dramatyczny przyszykuje nam na najbliższe miesiące. Dwa przedstawienia, które są głośne i które właściwie były bardzo oczekiwane. Kolejne to The Employees Łukasza Twarkowskiego. Rozmawialiśmy tutaj w Nowym Tygodniku Kulturalnym o Rodko. Teraz mamy jego pracę w Teatrze Studio w Warszawie. Praca, która w moim najgłębszym przekonaniu powstała zamiast spektaklu, który przynajmniej na razie bez koprodukcji zagranicznej w Polsce powstać nie może. Łukasz Twarkowski potrzebuje budżetu, potrzebuje skali, potrzebuje rozmachu, potrzebuje czegoś, co można byłoby nazwać przynajmniej zamierzeniem się na teatr totalny. W przypadku takiego widowiska czy doznania, jakim jest The Employees, oparte na książce duńskiej autorki, jakiej fantastyczno-naukowej antyutopii, książce Olgi Ravn, czegoś takiego dostać nie może. To oczywiście przy możliwościach Teatru Studio to jest gigantyczna produkcja. Pewnie budżet jest wielokrotnie większy niż budżet najdroższego tam do tej pory przedstawienia, ale jeśli porówna się to z Rodko, czy nie daj Boże z Republiką zrobioną w Teatrze Narodowym w Wilnie, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Oglądamy kubik 36 metrów kwadratowych, w którym są kadeci oraz powiedzmy sobie ludzie podobni do tych kadetów, ich kopie humanoidalne. No i oglądamy wnętrze stacji kosmicznej, na której, która po prostu, które możemy z różnych perspektyw obserwować. Zachęca się nas do tego, żeby wokół tego kubika podczas spektaklu chodzić, zaglądać tam. Do środka wejść nie można. Dodatkowo oczywiście są ekrany. No i całość działa jak takie bardzo sensoryczne, choć w porównaniu z innymi przedstawieniami Łukasza Twarkowskiego jednak dla mnie nie dość sensoryczne doświadczenie. Problem z tym przedstawieniem jest taki, że ono jak dla mnie więcej obiecuje niż daje. To znaczy w pewnym momencie brak żywej historii, brak psychologii postaci, choć oczywiście ja wyróżniam w tym przedstawieniu trzy właściwie role. Myślę o roli Mai Pankiewicz, Daniela Dobosza i Roba Wasiewicza w przejmującym monologu, do którym dochodzą do głosu emocje. To jest jednak trochę mało, to znaczy cały czas mamy do czynienia z czymś, co, nie mówiłem jeszcze o tym dzisiaj w latach, liczę na wasz entuzjazm, co w tekście na własnym blogu nazwałem seansem wywoływania wrażeń. Tak samo, że tu chodzi właśnie o wywoływanie wrażeń i te wrażenia się rzeczywiście wywołuje. I jako tego rodzaju instalacja wizualna The Employees się sprawdza. Natomiast mając, że tak powiem, porównanie z Rodko i mając porównanie ze skalą możliwości Łukasza Twarkowskiego, mimo że absolutnie rozumiem tych, którzy potrafią się w ten świat wkręcić, potrafią to doznanie przyjmować na różnych płaszczyznach, ja osobiście na początku byłem tym bardzo zaintrygowany. Mam poczucie, że udało się zrobić jak na skalę warszawskiego teatru, polskiego teatru bardzo dużo, czy też dużo, to jednak oczekiwałem nieco więcej, a najbardziej w tym zabrakło mi niewtórnego przesłania oraz emocji u bohaterów, bo mamy przepiękne, frapujące obrazy i mamy postaci, które przesuwają się po tym kubiku i wokół kubiku, trochę jak figury w grze planszowej, choć bywa to bardzo efektowne. Znaczy, dla mnie to przedstawienie jest dokładnym przeciwieństwem tego, co Karolina mówiła o przedstawieniu Katarzyny Minkowskiej. Znaczy, Twarkowski jest twórcą, który ma swój język teatralny,
Natomiast w tym przedstawieniu nie bardzo wiadomo, co nam chcą przekazać. A to przedstawienie jest po prostu w sensie i intelektualnym, i nawet dramaturgicznym, po prostu miałkie. Miałkie i właściwie dialogi, które tam są, no, one są naprawdę nie niosą ani specjalnych treści, ani tym bardziej emocji. I to się oczywiście bardzo przyjemnie ogląda przez pewien czas i człowiek może sobie chodzić tam, podglądać tych aktorów, czy postaci i tych humanoidów z różnych stron, no ale to jest taka troszkę zabawka. Nawet powiem więcej, bo niestety zgadzam się z wami. To jest prawdopodobnie najbardziej rozczarowujący spektakl, jaki zobaczymy w tym roku, dlatego że skala oczekiwań, zwłaszcza Porodko, była tak ogromna. Bo to jest, tu chodzi no tylko o to... Jakby trudno oceniać Łukasza Twarkowskiego, że dostał nie wiem ile razy mniej możliwości. No dokładnie. Da. To... No ale właśnie, wiesz, no dostał. Dostał, nie dostał, no to była jego decyzja, żeby to... No oczywiście, wiesz, no jasne. Ale więc, więc jakby to też nie jest tak, że musiał i tak dalej. Coś jest też takiego, że dobre pomysły działają, a jak nie daj Boże idą do studia, to tam okazują się złymi pomysłami. I to jest też taki problem chyba... Sugerujesz magia miejsca? Tak. No ja myślę, że to jest jednak miejsca. Nieuprawnione uogólnienie. Ja bym się tutaj bronił. W sensie, że za każdym razem, kiedy ważny temat trafia tam na scenę, to wychodzi w takim, to wychodzi z tego taka opowieść dla młodzieży, która coś sugeruje, ale niczego tak naprawdę nie dookreśla i nie dopowiada. Te postaci to są takie figury. Właściwie ja w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, jaka jest różnica między sztuczną inteligencją a prawdziwymi ludźmi, ponieważ niewiarygodnie sztuczni i pretensjonalni byli właśnie prawdziwi ludzie, więc jakby zastanawiałam się... A może cała rzecz polega na tym, że ta różnica jest trudno dostrzegalna i może o tym jest między innymi ten spektakl. Tu chodzi mi też o coś innego, że to są takie pomysły, że jak chce się koniecznie zbudować taką właśnie opowieść o tym, że są jacyś ludzie zamknięci w jakimś małym, sterylnym pomieszczeniu i tam musząc się ze sobą i swoimi namiętnościami boksować i jeszcze do tego wszystkiego czuwa nad nimi tak zwany Wielki Brat, tu zwany organizacją, czy tam, nie wiem, inne boskie oko, no to prędzej czy później dojdzie do rzezi, tak? No to jest prosta historia, najbardziej banalna na świecie, ale... Ale tu, szczerze mówiąc, nawet tych powodów, motywacji, w pewnym momencie, znaczy, ja się zaczęłam zastanawiać nad tym, dlaczego to jest takie, dlaczego ja kompletnie w to nie wchodzę. Ile bym tych dialogów nie wysłuchała i kolejnych perspektyw nie otrzymała, to ja po prostu w ogóle nie wiem, o czym to jest. Agnieszko. Chciałam się z wami bardzo serdecznie nie zgodzić. Od tego zacznę. No, sam teraz zwróciłeś uwagę, że twój zarzut dotyczący tego, że przyzwyczaił nas Twarkowski do skali, a teraz tej skali nie ma, nie powinien nam pozwalać. Nie powinien być użyty, bo po pierwsze to nas nie dotyczy tych, którzy nie widzieli tamtej skali, a po drugie Twarkowski ma kalendarz zapełniony do przodu do 2027 roku i gdyby nie chciał skonfrontować się z wyzwaniem polegającym na tym, że rozbuchane możliwości skondensuje teraz do bardzo małej sceny, do sceny, która nie jest w stanie unieść nawet ze względu na swoją starą konstrukcję wielu ludzi na scenie, więc trzeba ograniczyć liczbę osób do 200, chociaż zmieściłoby się więcej i tak dalej, i tak dalej. Do mnie to bardzo przemawia. No, rozmawiałam o tym z Łukaszem i moment, w którym on opowiada o wyzwaniu, jakim jest odwrotna droga, jest dla mnie mega przekonujący. Poza tym też trochę mam inną sytuację, bo widziałam ten spektakl kilka razy, byłam też na próbach, więc nie mogę też się nie zgodzić z tym, że on nie jest wypełniony. Po prostu tak precyzyjna machina będzie prawdopodobnie gotowa do 100% odbioru za jakiś czas, dlatego że tak wiele czasu trzeba było poświęcić na tą precyzyjną choreografię i połączenia tego, co się dzieje na żywo, z wideo. Przecież my tam mamy do czynienia z aktorami, którzy grają na żywo do kamer, w związku z tym grają środkami nieteatralnymi, którzy jednocześnie muszą zachować pełną precyzję w tym małym pomieszczeniu. No właśnie, choreografię, to jest najprostsze. I widziałam, i no, dam sobie za to rękę uciąć, jak wraz z pochłanianiem, czy też brakiem zwracania uwagi na to, gdzie muszę stanąć, zaczynają się rodzić postacie. I uważam, że to jest spektakl o uczuciach i że to właśnie dokładnie tego dotyczy. Naszych największych lęków, lęku przed sobowtórem, czyli skonfrontowania się, czego nie ma u Rawn, bo u Rawn w książce podobni ludziom nie są kopiami załogi statku. U Rawn tekst jest złożony z 178 wypowiedzi, często szczątkowych, do jakiegoś takiego interkomu, którym oni nieznanej organizacji zdają relacje ze swojej podróży. Nie ma tam żadnych dialogów, nie ma tam żadnych detali, także nie mówimy tu w ogóle o
adaptacji, tylko Joanna Bednarczyk musiała napisać ten tekst. Z tego, co wiem, tekst. Było bardzo wiele tego tekstu, tak, wersji. Ale to musiało powstać, bo tego w ogóle nie ma w oryginalnym tekście. Co więcej, nie ma tam też sensu tej wyprawy, nie ma powodu, dla którego organizacja przeprowadza ten eksperyment. Nic nie jest wyjaśnione, więc wszystko, co w ogóle... Tylko gwoli wyjaśnienia. Ja nie mam problemu z tym, jak to zostało zrobione. Ale poczekaj, bo ja na razie nie dyskutuję, tylko chciałam powiedzieć, dlaczego mi się to tak podoba. Mi się to właśnie podoba dokładnie z tych powodów, dla których wy krytykujecie to przedstawienie. Ale właśnie nie zrozumiałeś nas, bo my w ogóle nie mówimy o tym, że skala jest inna. Ale ja jeszcze nie powiedziałam, co mi się... Nie, ja wiem, że ty nie mówiłaś o skali, ale no Jacek o tym mówił i myślę, że to jest super ważne, żeby w ogóle nie podchodzić z takimi oczekiwaniami, no ale wiem, że to jest trudne, kiedy się bardzo dużo ogląda. Więc to, co mi się w tym przedstawieniu podoba, to jednak dla mnie bardzo prawdziwie przeprowadzony ten wątek związany z emocjami tych ludzi, którzy tak bardzo chcą zobaczyć człowieka w humanoidzie i tych humanoidów, które wyrwały się spod kontroli, obserwują u siebie rozwój, postęp i rzeczy, których nie powinny mieć. Konfrontacja tego oczywiście jest przewidywalna i to nie o tym w ogóle jest opowieść, tylko właśnie o tym doświadczeniu, którym jest obserwowanie w teatrze czegoś, co pewnie film by zrobił lepiej, ale jednak jest coś takiego, co się wydarza pomiędzy ludźmi i myślę, że będzie dużo fajniejsze za jakiś czas. Ja to może tylko po prostu powiem jedną rzecz, bo no rzeczywiście mogłaś tego nie zrozumieć, bo chyba nie dopowiedziałam. Kompletnie nie chodzi o to, ponieważ Twarkowski rzeczywiście tworzy nowy teatr i on ten nowy teatr przeniósł do studia i on tam go zrobił. Oczywiście skala jest inna, ale środki są rzeczywiście choreografia, z ręki kamera, no wszystko jest i na mniejszą skalę, ale wszystko działa, jest perfekcyjnie. Nie chodzi o to, chodzi o coś innego. Chociażby w Rodko była niesamowita historia. Dwa tygodnie myślałam o relacjach między sztuką a światem, światem a sztuką, ludźmi i oszustwem, kopią, nie kopią. Wszystkie nawet pretekstowo czasami rzucone wypowiedzi, to było jak studnia bez dna. Mi zombiją, można było w to wpadać i bez końca, tak, wiesz, analizować. Ale bierzesz ze sztuki tyle, tak, z czym przychodzisz, że kiedy ja rozmawiam z ludźmi, którzy są już ze świata, którzy wychowali się tak jak tam humanoidy uczy się, pokazując im różne obrazy, prawda? Jest taka sekwencja przed zabójstwem, kiedy bohaterka Mai Pankiewicz, zresztą ja bym wyróżniła dokładnie wszystkich pozostałych aktorów, chciałam powiedzieć, Jacek, więc uczy się właśnie poprzez tysiące obrazów, poprzez ten śmietnik internetowy i myślę, że ludzie, którzy wychowali się już w czasach internetu, totalnie inaczej wchodzą w to przedstawienie i mam na to dowody w rozmowie z takim. Dobrze. Nie chcę teraz powiedzieć, że to jest, nie próbuję teraz jakiegoś ageizmu założyć, ale myślę, że Rodko był interesujący dla tych, którzy chcą tego typu rozważań, ale jeżeli ktoś chciałby spotkać się z czymś, czego nie rozumie, ale co przeżywa, to jest super trop. Hej, ja powiem wam, nie widziałem, nie zdążyłem, ale po prostu ludzie, którzy byli na tym, mówili mi, idź to zobacz. No, więc tak, jakby, mam to samo. Znaczy, słuchajcie, no wy może jesteście rzeczywiście przejedzeni, może już po prostu cierpicie na nadmiar. Ale to może prawda, nie, ja się z tym zgadzam. Przesyceni jesteście, może jeszcze, wiesz, dobra, znaczy, bo ja mam takie wrażenie, że wydaje mi się, że jednak Twarkowski otwiera tak nowe, jakby tak nowy teatr. Za chwilę się dowiemy, albo się nie dowiemy, że będzie Mariusz Treński korzystał ze scenografa Twarkowskiego. Nawet jeszcze się nie nauczyłem, jak on się nazywa. Fabian Leda. Fabian, tak. Właśnie, nie wiem. I podobno Mariusz mają robić razem następne przedstawienie, więc wydaje mi się, że nie jest tak źle, jak z tego waszego gadania. Ale nie. Żeby było jasne. Rzeczywiście być może skala, którą rozbudził Rodko, a także Republika, którą widziałem w zapisie, jest zupełnie inna i tutaj akurat od tego abstrahować nie można. Rzeczywiście nas pewnie nie przejęła ta historia. Natomiast co do tego, że jest to zrobione przedstawienie i że Łukasz Twarkowski buduje na świecie kompletny, oryginalny, frapujący świat, no to chyba nie ma absolutnie wątpliwości. No to dlaczego mówisz to dopiero teraz? No ale mówiłem to. I na pewno też nie nazwałbym tego rozczarowaniem roku, bo w skali, którą mamy w Polsce, na pewno jest to rzecz, którą należy zobaczyć. Nowy tygodnik kulturalny. Zostawiamy zatem teatr, przechodząc do literatury. W literaturze dwie bardzo różne książki. Zaczynamy od biografii, czyli od książki pod tytułem Rodziewiczów na gorąca dusza, Emilia Padoł, którą znaliśmy do tej pory przez jako dziennikarkę. Tak. No i teraz mamy biografię Rodziewiczównej. Rodziewiczówny. Rodziewiczówny, czyli Marii Rodziewicz.
która została tutaj przez Emilię Pado tak fajnie podana, bo pomysł jest dosyć, może by nawet się wydawało banalny, czyli opowiada życie słynnej pisarki przez cztery pory roku. Tak sobie. Natomiast im dobrze się czyta tę opowieść, zresztą świetnie, brawurowo i tak gawędziarsko napisaną, więc bardzo fajnie się ją czyta, tym więcej sensów z tych czterech pór roku wypływa, ponieważ nawet takich sensów wręcz dosłownych, jak choćby i to, że Maria Rodziewicz urodziła się w 63 roku, w XIX wieku. Właściwie nie do końca wiadomo kiedy i jak nawet co do daty urodzin i okoliczności są różne, że tak powiem, hipotezy i przekłamania i domysły, ale wiadomo, że jest dzieckiem, tak jak się mówi czasami dziecko, nie wiem, stanu wojennego, to ona jest dzieckiem powstania styczniowego. Ewidentnie jej rodzice, jej ojciec zostaje zesłany na Sybir, skonfiskowany majątek, więc także w tym sensie to jej dzieciństwo i całe życie jest naznaczone tym, że gdzieś tam u zarania jej historii jest ta tragedia polska, jaką jest powstanie styczniowe i jego konsekwencje. No i to jest taka opowieść o bardzo niezależnej, przedsiębiorczej ziemiance, długo liderce środowisk ziemiańskich, kobiecych, takiej dziwnej, konserwatywnej feministce, przy tym żyjącej w osobliwym trójkącie z dwoma innymi kobietami, więc jest tutaj wszystko. Od gender przez kwestie chłopskie, bo oczywiście Maria Rodziewicz uderzyła w twarz chłopa, więc jest to tutaj opisane, opowiedziane, zinterpretowane, jest nadany temu kontekst i tak dalej. Po nawet takie niuanse, jak na przykład w 27 roku, czyli 1927, czyli jesteśmy już nawet po rewolucji z pierwszej dekady XX wieku, jesteśmy przede wszystkim po wojnie polsko-bolszewickiej i ona nagle pytana o to, kim jest, mówi: jestem rolniczką. Czyli już nie mówi: jestem ziemianką, mówi: jestem rolniczką. I to jest tak niesamowite i przejmujące, że co oczywiście nie powoduje, że ona się jakoś radykalnie zmienia, ponieważ jest to postać do końca tragiczna także w tym sensie, że jest to postać przedstawiająca dwa środowiska. Polskę z jednej strony, Kresy z drugiej. A jak się okazuje, napięcia między Polską a Kresami były, to jest oczywiste, niemałe. Także jej osobisty majątek, osobisty los i osobista historia na Polesiu, życie spędzonego na Polesiu, jest właściwie historią tego napięcia i tego dramatu. No ja bym jeszcze tylko dodał do tej wypowiedzi, że moim zdaniem świetnie się tę książkę czyta. Jest napisana jako współczesna, że tak powiem, jak współczesna opowieść, bardzo dobrze skonstruowana i trzymająca wręcz w napięciu, pokazująca ją od wielu stron. Bogusław Pondon. No, jedna rzecz, którą jakby na mnie zrobiła takie wrażenie, że właściwie chciałem powiedzieć, co mnie obchodzi Rodziewicz, prawda? No, jakieś tam stare pudło, które po prostu czytała moja matka. Cóż, nie wierzę w to, że nie w sensie literackim oczywiście, tak. Chodzi mi tylko i wyłącznie o jakby o... My starzy boomerci przemocowcy, tak, oczywiście. Stare pudło. Boguś ma rację, no kto dzisiaj czyta... Kto czyta dziś Rodziewiczów? No o to mi chodzi, że to jest stare pudło literackie. Nie chodzi mi ten... I nagle wydaje mi się, że to może być dokładnie odwrotna sytuacja jakby od takiej, jaka powinna być w porządku rzeczy. To znaczy, że wydaje mi się, że dzisiaj będzie czytana ta biografia, która jest po prostu super napisana. Pani ewidentnie ma talent, ma naprawdę literacki szwung, robi to świetnie, powymyślane, opowiedziane, zrobione, że może dzięki tej książce ktoś znowu sięgnie po Rodziewiczówną. No to ja bym tak to widział. Ale tylko właśnie pytanie, czy warto? Czy lepiej zostać przy biografii? No bo... Autorka wcale raczej sugeruje, że nie specjalnie warto sięgać po jej powieści. Ciekawsze jest po prostu postać. Musimy zamknąć temat książki o Marii Rodziewicz stwierdzeniem, że być może bardziej warto przeczytać tę książkę, niż wrócić o twórczości Rodziewiczówny i przechodzimy do książki pod tytułem Elmet Fiony Mosley, młodej szkockiej pisarki, którą porównują do na przykład Cormaca McCarthy'ego. Ona jest Angielką, ale mieszka teraz w Edynburgu. Nie wiem, czy być może dla niej to ma znaczenie, dlatego prostuję. Elmet, chyba z 2017 roku, w Polsce od raptem chyba tygodnia, w
tłumaczeniu Łukasza Witczaka. Historia, która mnie zafascynowała, i to jest też taki link, bo mówisz bardzo różne książki, a moim zdaniem bardzo podobne, ponieważ o ile w Marii Rodziewicz, takim niesamowitą częścią jej biografii, jest chatka w lesie, którą sobie zbudowała, żeby niczym Toro przeżywać tam swoje uniesienia ze swoimi przyjaciółkami i wieść życie człowieka lasu, i nieprzypadkowo jedyna książka, którą warto czytać i do której warto wracać, to jest właśnie ta, która stanowi pokłosie tego okresu w jej życiu, czyli Lato leśnych ludzi. A tu z kolei w Elmecie jest dokładnie tak samo. To znaczy jest prowincja, las, miejsce, które kiedyś było taką hrabstwo Yorku, które kiedyś było takim miejscem, gdzie można, ostatnie wolne królestwo na Wyspach Brytyjskich, gdzie jeszcze była jakaś zbójecko rozumiana, wagabundzko rozumiana suwerenność, taka powiedzmy mityczna kraina Robin Hooda. I tylko że dzisiaj mamy już XXI wiek i to jest zupełnie inna historia. Natomiast pewna rodzina, niejaki John i jego dzieci, postanawiają właściwie wrócić w to miejsce, bo to jest miejsce, które kojarzą ze swoją matką, znaczy z matką dzieci, a żoną Johna, po to, żeby założyć tutaj dom i żyć właśnie w taki dziwiczy sposób, jak kiedyś łowcy i zbieracze. John ma świetny kontakt z lasem, znalazł jak własną kieszeń, jest czuły dla zwierząt, nawet tych, które zabija gołymi rękoma i tak dalej, wychowuje dzieci na zaradnych ludzi, którzy mogą przetrwać sami w lesie, tylko sęk w tym, że w XXI wieku to nic nie znaczy, ponieważ to nie las, nie przyroda jest największym wrogiem człowieka, tylko społeczeństwo, a konkretnie pewien latyfundysta, pewien właściciel ziemski, który ciemięży całą okolice, ponieważ wszystko, co jest, czyli ziemia, na której mieszkają ludzie oraz firmy, które są w miasteczku, które leży nieopodal, wszystko jest jego własnością i on właściwie jako taki hiperkapitalista, taki magnat, jakbyśmy kiedyś powiedzieli, po prostu ustanawia warunki rzeczywistości dla całej społeczności. Wywiązuje się oczywiście konflikt, prawie że wojna, takich troszkę gangów, ponieważ John ma jeszcze jedną cechę charakteru, o której nie powiedziałam, jest oprócz tego, że jest łowcą i zbieraczem, jest takim szlachetnym dzikusem, to jeszcze z wszystkiego jest wojownikiem. Walczy, jest bokserem w nielegalnych walkach i w ten sposób załatwia swoje sprawy. I cała ta opowieść, która jest z jednej strony powieścią, takim dramatem, tragedią rodową, bo jest tam historia po prostu dwóch zwaśnionych rodów, a z drugiej strony westernem, bo są to ludzie po prostu, którzy próbują znaleźć swoje Eldorado, swój dziki zachód, czyli miejsce, gdzie wyjęci spod prawa będą sobie po prostu żyli w naturze. Cała ta historia jest taką metaforą tej współczesnej dyskusji, która się dzieje od, powiedzmy, nie wiem, dekady czy dwóch w środowisku antropologów, pisarzy, eseistów, publicystów i archeologów i kulturoznawców o tym właśnie, czy świat byłby lepszy, gdybyśmy wrócili do takiego życia, jakie widzieliśmy kiedyś w epoce łowców i zbieraczy. Czy jest możliwy powrót do tego świata, co nas powstrzymuje? I czy rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby tak się stało? No i z takich powodów antropologiczno-kulturoznawczo-kulturowych ta książka jest po prostu pozycją obowiązkową. Zwłaszcza jeżeli ktoś czytał bestseller Narodziny Wszystkiego Davida Wengroa i Davida Gerbera, które były szeroko komentowane rok i dwa temu, kiedy wyszedł oryginał i tłumaczenie, no to ta książka jest do niego literackim kontekstem. Magda. No dla mnie to jest zupełnie o czym innym, to znaczy o tym, co ty mówisz, to też, ale to jakoś tak nie mogę się odnaleźć w tym twoim streszczeniu, Karolina, ponieważ dla mnie przede wszystkim jest istotne po pierwsze to, że opowiada to mały chłopiec. I to są linki do filmów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Myślę, że jest tu też link do Duchów i Nichelin, bardzo mocny, ale to z powodów krajobrazowych, ale chyba nie tylko. Natomiast dla mnie to jest historia o tym, nie czy my możemy wrócić do
przeszłości. Dla mnie to jest o tym, że ta przeszłość cały czas istnieje, że nic się nie zmieniło. Ta narracja jest o tym, że pewien rodzaj przemocy, której podlegają głównie kobiety, bo to jest historia brata, który opowiada o swojej siostrze, o swoim ojcu też, owszem, on jest tam bardzo ważną postacią, ale jednak też w tle jest matka, a przede wszystkim jest siostra. Jest ta niesamowita Kathy, która jest jego idolką. I dla mnie to jest historia o tym, czy jest możliwe ocalenie się w świecie męskiej przemocy. I to motto, które jest tam na początku, mówiące o tych dzikich ostępach, jak ja zaczęłam to czytać, to w pierwszym momencie nie wiedziałam, w jakim my jesteśmy czasie, i to wrażenie jakoś przewija się przez całą tę opowieść. Oni mają oczywiście wszyscy telefony komórkowe, jeżdżą Land Roverami czy tam czymś innym, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ gdzieś całość jest o bardzo pierwotnych emocjach i o tym, że to się nic nie zmienia. I oczywiście jest tam wątek polityczny, thatcheryzm, to co zrobił z Anglią i tak dalej, ale chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że to jest książka tak emocjonująca, tak łapiąca za gardło, że ja momentami musiałam to odkładać, bo nie dawałam rady. Ja powiem krótko, że coś innego, że dla mnie jest ta książka, która wspaniale kreuje swój własny świat. Ja od początku w ten świat wszedłem, rozpoznawałem go tak jak Magda, stopniową lekturę i stopniowo zagłębiając się w lekturę. I jeszcze jedna rzecz, która jest dla mnie szalenie istotna i wartościowa, świat przyrody, jaką odgrywa tu rolę i jak został opisany. Dobrze, zatem Fiona Mosley Elmet, ile głosów, tyle interpretacji, to ale znaczy, wszystkie na plus. Że, ale tak, wszystkie na plus. Ja nie absolutnie wszedłem w ten świat, bo nie mam drewnianego domku, żebym tam sobie mógł zamieszkać i czytać w spokoju. Nie wszedłem w ten świat. Rozumiem, czyli 3 głosy na plus, 1 na minus. Mimo wszystko absolutnie ze względu na, myślę, jakość tej literatury Fiona Mosley i jej książkę Elmet polecamy, przechodząc do wystawy w Zachęcie. Ja z Tastysa... Ja nie mam zachęty, więc nie lubię tej wystawy. Słucham? Nie, przepraszam, tak chciałam nawiązać do tego, jak Boguś się odgrażał. No więc Stasys, którego ja pamiętam oczywiście z plakatów przede wszystkim, a tu mamy bardzo dużą wystawę, która się nazywa Reakcje. Bogusław, co znaczy, oglądam? Co, ja jestem w trudnej sytuacji, dlatego że ja właściwie nie wiem, o czym ja mam mówić tak naprawdę, bo wystawa Stasysa, no to wystawa Stasysa, ale to nie jest temat, to nie powinien być temat. Tematem powinno być jakby niezwykłe takie czarodziejskie dotknięcie różdżki, które dokonało się nad Zachętą, i ona cudownie przeleciała jakieś 70 lat do tyłu i wylądowała gdzieś w połowie XX wieku. Może ożywi jakiś artystów. Jest po prostu jakimś cudownym takim skansenem takiego żywego PRL-u, który właśnie niedawno się ukształtował i z wielkim trudem tutaj dobija się jakby do swoich głosów i swojego głosu, przepraszam, i właśnie wydobył się na niepodległość i pokazuje niezwykle interesujące dwie postaci, jedną bardzo klasyczną, Tadeusza Kulisiewicza, jeszcze wtedy żyjącego, i przyszłego autora, takiego, który urodzi się tam trochę później, Stasysa Jedrogiewicz-Hiusa. Więc ja nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, w jakiej żyję rzeczywistości, nie wiem, co się dzieje dookoła, bo po prostu odbywam, bo to, że jest 2 sale, 3 sale dokładnie rzecz biorąc, wystawy Stasysa, jedne rzeczy są fajne, inne są bez sensu. Nie ma tylko jedna duża sala. Nie ma specjalnie o czym gadać. Natomiast muszę się przedrzeć przez całą Zachętę, która jest obwieszona nie wiem jaką ilością rysunków Kulisiewicza, które naprawdę przenoszą mnie po prostu magicznym wehikułem czasu do połowy ubiegłego wieku. Jest to cudowne, znaczy osiągnięcie dyrektora jest niezwykłe, to znaczy jak zawrócić czas, nie to, że go zatrzymać, ale jak cofnąć czas skutecznie, jak to zrobić, naprawdę mistrzostwo świata. Czekamy na wystawę Jana Marcina Szancera. Tak, oczywiście. No będą cudowne powroty do przeszłości, będzie ich mnóstwo, będzie wspaniale. Naprawdę będziemy wiedzieć, gdzie żyjemy. Nareszcie się nas będą pytać o propozycje, nie sądzę. Skontaktujemy się z duchami przeszłości i będziemy wśród nich żyć, bo
teraźniejszość w tej budzie przestała tam występować i po prostu myślę, że nie zagości już w ogóle nigdy. Czyli i będziemy ogrzewać hasło zniechęta. Stare kotlety. Zniechęta to już dawno było powiedziane, no tylko mówię, jak odnowić, szyderczo teraz brzmi tamta złośliwość wobec zachęty, to co teraz chłopcy z Rastra by powiedzieli na ten temat? No dobrze, przypominam tylko, że nie tak dawno, ale to chyba jeszcze było zaplanowane przez poprzednią dyrekcję. Była wystawa oczywiście. Pod tym Niepokój przychodzi z miastu. Wspaniała wystawa. I teraz się obudziliśmy w nowej rzeczywistości. I mamy ten, chociaż nie rozmawiając zbyt długo o klasyku, no bo niewątpliwie Stasy z klasykiem jest. Ale to nie jest komplement. Oczywiście. Ja rozumiem, że to jest ideał tego pana, który obecnie włada tym miejscem, żeby po prostu pokazywać propozycje, które... tak jak mówię, ja nie mam nic do Stasysa. Naprawdę, to nie o to w tej historii chodzi. To chodzi o to, że się próbuje nam zatrzymać, a wręcz cofnąć historię i że my jesteśmy tego świadkami. Co więcej, mamy być tego udziałowcami. Prawda. Ja się po prostu na to nie zgadzam. No, uważam, to że to jest nie w porządku. No. Ale jak się w ogóle czuliście, oglądając tę kronikę filmową? Bo ja już tak... To jest niesamowite, że chodząc zachęcie, że... w tle cały czas słyszy się kronikę filmową. Ja myślę, że to w sumie nie wina zasłużonego klasyka, czyli Stasysa, który został włożony w taki, a nie inny kontekst. Ten kontekst Bogusław... No ale chciał, zdecydował się. Bierze udział w tym po prostu. To prawda, Bogusław nakreślił to w sposób bardzo mocny, plastyczny, nic, trudno cokolwiek do tego dodać. Przejdźmy zatem do muzyki. Do innego klasyka. Do dwóch klasyków. Mam tutaj ze sobą płytę Iggy Popa. Ale też będzie, na razie jest w streamingu, a za jakiś czas będzie fizycznie album Ryushi Sakamoto. Czy razem o tym mówimy, czy mówimy tam osobno? No wiadomo, że jako muzycy to szybko i razem, taka złośliwość, ale powiem tak, rzeczywiście to trochę nawiązuje do poprzedniego wątku, ale tylko trochę, poprzez wiek i dorobek obu artystów, których płyty dzisiaj wybrałam. Myślałam o tym, że jeżeli nie posłuchamy wspólnie płyty Iggy'ego Popa, to Jacek będzie zły i będzie musiał o tym napisać na blogu, więc postanowiłam... Właśnie, Jacek Bakar.pl, zapraszamy. Postanowiłam wyprzedzić ten cios. I, więc jest trochę dla Jacka, ale może wam też Iggy Pop się podobał. Słuchnie. I na pewno bezsprzecznie... Ale ja nie jestem rocznik Iggy'ego Popa, żeby było jasne. Żeby było jasne. Sakamoto to już tak bardziej po moich tropach, ale do rzeczy i krótko rzeczywiście. W roku 2022 Iggy Pop był jednym z headlinerów, czyli głównych gwiazd off festiwalu w Katowicach. Mieszając tak różne szyki, tam różne światy przyjeżdżają, jeżeli chodzi o wiek i bardzo różne światy, jeżeli chodzi o muzykę. I no, było wśród, także w mojej głowie takie przekonanie, widziałam już tego Iggy'ego Popa tyle razy na żywo, tyle już tych koncertów, tyle tych płyt. No to ja sobie gdzie indziej pójdę w tym czasie na coś super ekstra alternatywnego. A tymczasem okazało się, że chłop ma power. Okazało się przede wszystkim, że liczba zgromadzonych pod sceną osób skutecznie odcięła mi wyjście z tego koncertu, więc zostałam w pewnym sensie zaaresztowana pod sceną. I nie mogłam się ruszyć. Nie byli to równolatkowie Iggy'ego Popa wyłącznie. Nie, co więcej, ten koncert był absolutnie rewelacyjny. Z każdą sekundą upadały takie budowane przez nas trochę cynicznie tezy o tym, że czy on nie jest wykorzystywany przez wytwórnie, przez management. Mówią mu, jedź, jeszcze graj, jeszcze zarobisz, jeszcze pojedziesz. Okazywało się, że ten facet, no, mając te 70 ponad lat na karku, jest po prostu jakimś chodzącym destylatem tego, czym jest energia, niezgoda taka punkowa, prawdziwa na świat, na różnego rodzaju układy, też na własne starzenie, które myślę bardzo pięknie ogrywa i eksponuje, a nie ukrywa podczas tych występów. Wszystko tam jest. On jest teraz przecież chłopakiem, mężczyzną, chłopakiem starszym właściwie. Panem, który dziadkiem. Ma problemy nawet z poruszaniem się, a mimo to skacze po tej scenie i mimo to jest... No, takim właśnie wzorcem Iggy'ego Popa. Nie, zarządza jakby własnym wizerunkiem do samego końca, tak bym to powiedziała. I ta 19-solowa płyta Every Loser to jest właśnie płyta, na której myślę, że każdy, kto się kiedyś spotkał z Iggy Popem, dostanie dokładnie to, czego chce, a ktoś, kto myśli sobie, to nie dla mnie, odkryje ze zdumieniem, że ten
power w głosie, ta siła w głosie, ta energia w głosie i to cały czas jednak świetne brzmienie i tych ulubionych przez Jacka, czyli wolniejszych kawałków ballad i tych, które ja lubię, czyli kiedy jest po prostu krótki, mocny kawałek. To są te piosenki, które jak się dzisiaj dowiedziałem w drodze na nagranie, Agnieszka skipuje. Agnieszka, proszę sprawdzić, co to Agnieszka, znaczy. Agnieszka, ja dodam że to do tego jedną rzecz. Naprawdę słucha tego. Że ta energia, słuchając tej płyty, widać, że czuć, że ta energia jest prawdziwa, znaczy nie jest zrobiona przez techników dokładnie nagraniowych, tak, że to jest jego autentyczna, ciągle prawdziwa, tak. Poza tym ta płyta ma jedną tylko wadę, choć może gdyby było inaczej, za byłaby nie do zniesienia, jest za krótka. Trwa zaledwie 36 minut. No i może wystarczy, bo w końcu bez przesady. Starszy pan się szybko męża. Ile tej energii chcecie od niego? No naprawdę, dajcie mu pożyć jeszcze. No niech 36 minut zupełnie wystarczy. Ja jestem, dokładnie, też mnie na pewno, może ciebie nie, ale mnie na pewno przeżyje. Boguś, ja byłam parę lat temu na jego koncercie, do dzisiaj nie mogę wyjść z traumy, więc jakby facet ma energię i infekuje. Nie tylko tak, dla luzerów. Wydaje się, że absolutnie nie chodzi o jakieś patrzenie na niego jak na wiesz, no jak na kogoś, kto no, podziwiasz jakieś dziwo, nie? Tylko wręcz przeciwnie. On w 100% natychmiast rozumiesz, co to może być. Bycie starszym człowiekiem. Jaki to może być w ogóle... Jaki to fan. Fan. Every Loser, nowa płyta, 19 w solowym dorobku Iggy Popa. Jak mówimy, rzecz nie tylko dla jego rówieśników. Ryuichi Sakamoto. On tutaj ma połączyć nas wszystkich, chciałam wam powiedzieć, no bo przecież połączy tych, którzy kochają filmy. No właśnie, Ostatni tylko, cesarz. Tak, Bertolucci'ego. Ma na koncie Oscara, ma na koncie wszystkie nagrody. Jest japońskim kompozytorem, co też chyba nie jest takie oczywiste, czy często penetrowane przez nas kierunki. Ale jak wielu fantastycznych artystów jest zainteresowany nie tylko tworzeniem muzyki do filmów, czy muzyki, którą nazwalibyśmy współczesną, ale jest też pionierem muzyki elektronicznej. Był w takim kultowym składzie, który nazywał się, i tutaj ściągam, Yellow Magic Orchestra, bo jego kultowości już czytałam, no, nie załapuję się na złoty okres tego bandu, na który powołują się z kolei inni twórcy muzyki elektronicznej już w latach 80. czy 90., więc opowiadam trochę tę historię po to, żeby powiedzieć, że ten ponad 70-letni artysta dzisiaj ma naprawdę doświadczenie z każdej w ogóle przestrzeni. Jest takim wolnym, w tym najlepszym znaczeniu duchem, ale też jeżeli chodzi o ideę, to jest bardzo wolnym i punk rockowym, co go łączy z Iggy Popem, facetem, który cały czas też wie, że warto zajmować stanowisko konsekwentnie wobec spraw, które mu przeszkadzają na świecie i to robi. To prowadzi Jacek Nie podnosi ręki do płyty numer 12, ponieważ on też właśnie w ten sposób żyjąc i jasno opowiadając się po różnych stronach, opowiedział się po stronie normalizowania opowieści o ludziach, którzy chorują na raka. O swojej chorobie powiedział, o swoich etapach leczenia też opowiada. I ta płyta, której słuchamy, jest bezpośrednio z tym związana. Inaczej w ogóle nie miałabym odwagi wyciągać takiego faktu z jego życia, gdyby nie to, że będąc w kolejnej fazie walki z chorobą, on postanowił zapisywać muzycznie jakieś swoje odczucia czy przestrzenie i powstał w moim przekonaniu album niezwykle poruszający, w którym on właśnie przywołuje te swoje wszystkie instrumenty, od fortepianu poprzez przestrzeń elektroniczną. Jacek mi, jak już tak zdradzamy, co kto mówił, idąc powiedział, że to nudy i w ogóle, że... Jak ty powiedziałeś? No, takie plumkanie. Plumkanie. To ja Zytując, uważam, że to jest totalnie klasyka. Dla mnie wciągająca i super muzyka. I wręcz bez tej historii, którą opowiedziałam, też by na mnie zadziałała. Ja to... Poglądu. To jest taka bardzo dobra muzyka relaksacyjna. O Boże, to nie, straszne. Nie zgadzam się z Jackiem zupełnie. Nie zgadzam się z drugim Jackiem też zupełnie. Oba Jacki nie mają racji dzisiaj. Co do Sakamoto, to jest fantastyczna płyta. Bardzo przejmująca. I powiem tak, słuchałem jej nie znając historii, potem poznałem historię. Bez tej historii ta płyta jest absolutnie satysfakcjonująca i samodzielna i znakomita. Agnieszka, mam dla ciebie taką radę, jak będziesz chciała nas kiedyś połączyć muzyką, to przynieś jakąś płytę, najlepiej starą, Maryli Rodowicz, bo co do, przynajmniej się wszyscy zgadzamy co do tego, co ostatnio powiedziała o telewizji TVP, że jest to telewizja reżimowa, więc jakby no... Maryla tak powiedziała? Maryla tak powiedziała, Protek PR. No bo już ma kontrakt pewnie z inną telewizją, więc wszystko się... Tak, już musiała się zabezpieczyć, skoro to powiedziała. Taka tutaj rada, gdybyś chciała nas muzycznie połączyć. Dobrze. Przechodzimy do, zostawiając, polecając obie płyty, bo... Dziękuję. Jeśli chodzi o Ryuichi Sakamoto, to ja nawet tak, tą plumkającą. Tak, nawet plumkającą, bo trzeba się przez nią po prostu być może przebić, co jeszcze przede mną. Czy ty słyszałeś jakiś minimalizm? To jest plumkające. Tak, nie, no to znakomite jest. Dobrze, przechodzimy do muzyki klasycznej. Najpierw krótko opowiemy o
operze, która mnie osobiście zaskoczyła, na motywach, to jest przedstawienie opery Stanisława Moniuszki, Jawnuta albo Aramskie historie, reżyserowała to Ilaria Lanzino. Spektakl jest Poznańskiego Teatru Wielkiego, jak rozumiem, i można go także oglądać w internecie. Tak, no właśnie, ten spektakl można wyłącznie w tej chwili oglądać w internecie, ponieważ premiera tego spektaklu odbyła się gościnnie w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich, ponieważ sam Teatr Wielki jest w tej chwili w remoncie. I przez najbliższe miesiące będzie on dostępny bezpłatnie na takiej platformie europejskiej Opera Vision, zrobionym przez Stowarzyszenie Opera Europa. Ja zwracam uwagę na ten spektakl, który po remoncie wróci normalnie na scenę teatru, dlatego że jest to druga już propozycja młodej włoskiej reżyserki Ilarii Lanzino zmierzenia się z naszą tradycją moniuszkowską. Ona przedtem zrobiła Straszny dwór też w Poznaniu, bardzo ciekawy, tylko niestety premiera była w czasie pandemii, krótkiego takiego okresu rozluźnienia obostrzeń, więc właśnie przeszło niezauważenie. To była bardzo współczesna wersja, zupełnie inne podejście do Strasznego Dworu. A teraz wzięła na warsztat Jawnutę, czyli taką w zasadzie sielankę typową XIX-wieczną według tekstu Koźmiana, o historię o cygance, która wychowuje dwoje dzieci, które przygarnęła w pewnym momencie, one okazują się dziećmi chłopskimi. Tam jest wątek miłosny między cyganami, tymi niby cyganami, a chłopskimi dziećmi innymi, więc taki, ona w tym to potraktowała jako opowieść o nietolerancji, o obcości, o dwóch różnych kulturach, także nałożyła na to całą historię, może czasami opowiedzianą w zbyt prosty, tragiczną historię Romów, Holokaustu, zagłady. No właśnie, to jest dla mnie najciekawsze w tym przedstawieniu, choć wydaje mi się, że efekty czasami, pewne zamiłowanie do efektów i pewne połączenie różnych światów w tej opowieści jest może trochę jednak ryzykowne, to jednak ten taki, jakby powiedzieć, ciężar Holokaustu, ciężar zagłady, jaki nad tą wydawałoby się czasami nawet dosyć cepeliadową opowieścią ciąży, przenosi to w jakiś inny wymiar. No tak, ale wiesz, no, bez tego naddatku, no sama fabuła byłaby dzisiaj nieznośna. Ja zwrócę jeszcze tylko na koniec na jedną uwagę, że oczywiście tych, których oburza, bo tam mamy do tego jeszcze dołączoną normalną muzykę cygańską, mamy zespół cygański, pieśni cygańskie, że jeśli kogoś by to oburzało, to zwolenników tradycji moniuszkowskiej, to zwracam uwagę, że Jawnuta jest to w ogóle taki gatunek, utwór z takiego gatunku, który Niemcy nazwali Liederspiel, czyli opery czy operetki złożonej ze znanych pieśni. Moniuszko też tam włożył to. Śpiewogra, tak zwane. Tak, śpiewogra. To tam są pieśni, które on skomponował w ogóle wcześniej, Najsłynniejszy jego krakowiaczek, taka jedna z najbardziej popularnych pieśni, tam odgrywa dramaturgiczną rolę, no to w związku z tym dodanie muzyki cygańskiej jest jak najbardziej uprawomocne. Tak, ale ja mam, i to ja jeszcze bym chciała się wtrącić, bo ja mam duży problem z tym przedstawieniem, bo tam są rzeczywiście bardzo poruszające momenty i niezwykłej urody sceny, ale są momenty takie, że ja po prostu miałam oburzenie głębokie. Krakowiaczek jako śpiew wodza stylizowanego na Hitlera i tam zmiana jest słów. I momentami te okupacyjno, takie holokaustowe kawałki są po prostu na granicy albo i poza granicą kiczu. I myślę, że trochę też jest kłopot z tą realizacją, wiecie, filmową. Bo jeśli ja widzę z 16 rzędu w operze aktora, śpiewaka, który robi miny, no to jest jakoś do przyjęcia. Natomiast jeśli widzę tę twarz w pełnym kadrze filmowym, no to naprawdę to jest momentami nie do zniesienia. I też tam są jakieś takie bardzo przejmujące, ale tak źle podane z offu teksty, że naprawdę to jest... No, ale też tam... Tak, realizacja dobrze. Tego to jest... Bogusław kończy. Ciekawe, ale naprawdę...
Problemów jest dużo, no jednak zaczynając również od tej muzyki, no ten Moniuszko, no naprawdę słuchajcie, no ja wiem, że no nasz kochany, tak, wspaniały, no, cudowny, jedyny, no tak, ale... Boguś, wiecie, może twój. Boguś, nikt tu nie wychwala Moniuszki. Może no, twój, Bogusław. Jest to trochę reanimacja jednak trupa, no i to jest jednak bardzo takie, znaczy to jest chwalebne, że próbujemy, ale wydaje mi się, że jednak trup. No, nie słuchajcie, zostawmy zatem. Ja wnuta, jeśli rzeczywiście, Magda, masz rację, to ja nazywałem to delikatnie tymi efektami. One bywają bardzo mocno ryzykowne, ale tak czy inaczej, odnotujmy to jako jakiś temat. Ale świetna romska muzyka, temat naprawdę. Do dyskusji. Zespół... Odnotujmy pojawienie się tej platformy Opera Vision, bo tam można także inne przedstawienia oglądać. Ja obejrzałam Giselle z Teatru Wielkiego. Mamy tam w tej chwili Giselle, naszą Polskiego Baletu Narodowego, której premiera była w listopadzie. Mhm. Znakomite przedstawienie. Jeśli ktoś lubi balet, też tam to można zobaczyć. Zwłaszcza, że bilety do Opery Narodowej było szalenie trudno. Kto jasne. Nie lubi balet? Zatem jeśli nie Jawnuta, to Opera Vision polecamy. Nowy tygodnik kulturalny. I przechodzimy do ostatniego fragmentu naszego spotkania, a jest nim rozmowa z naszym gościem. A ten gość to dziś Mariusz Treliński. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Mariusz Treliński, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, reżyser, który ostatnio pokazał Moc przeznaczenia Verdiego, ze scenografią jak zwykle Borysa Kudliczki pod dyrekcją muzyczną Patryka Fournier. Bardzo dziękuję, że wpadłeś do Nowego Tygodnika Kulturalnego, tym bardziej, że zdaje się, że z jednej pracy bardzo płynnie przeszedłeś do następnej i szykujesz przedstawienie, które będzie miało premierę jeszcze zdaje się w tym sezonie, ale o tym na koniec. Powiedz proszę o Mocy przeznaczenia. Czyj to był pomysł? Twój czy dyrektora Metropolitan Opera, Petera Gelba, żeby zrobić Verdiego ten akurat tytuł? Wiadomo, że w 2024 roku jako trzeci twój spektakl Moc przeznaczenia pojawi się na deskach Metu. Czy ja mogę od razu rozbudować to pytanie? Bardzo proszę. Nie, pociągnę cię. Zwłaszcza, że już była odpowiedź. Nie, właśnie chcę cię ukierunkować na odpowiedź. Ponieważ rozmawialiśmy... Parę lat temu właśnie to było chyba tuż po premierze Halki. Tak, bo to wtedy padła propozycja. Mariusz dostał wtedy propozycję z realizowania Mocy przeznaczenia. O, i dziękuję miał... Jacku, że odpowiedziałeś do Mariusza. Ja nie powiedziałam od kogo, kogo. W każdym razie dostał propozycję i miał... Ciekawe jest, czy widzowie już ogromne, zgadli. Ogromne obawy zabrania się za ten tytuł. Ja bym chciał zapytać, jak teraz pan po premierze ocenia, czy warto było za ten tytuł się wziąć i jak ocenia to, co on panu dał po prostu, czy nie dał, czy trzeba było się z nim zmagać? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja tak nie mam. Ja kończę spektakl, nie mam takiego oglądu natychmiastowego, w ogóle staram się odciąć od tego. Tu w ogóle jest jakby parę tematów, także taka burza mózgów. Pierwsze, rzeczywiście to przyszło od Gelba. My się znamy już parę lat, miałem tam parę premier i proponowałem bardzo dużo takich tytułów, które uważam bardzo za moje, no, gdzie opera ma równie silne libretto jak muzykę, gdzie sprawa dotyczy spraw bardziej mniej interesujących i dowiadywałem się cały czas, że jest to, co jest. Znaczy opera jest w strasznym kryzysie, zwłaszcza w Stanach. Po COVID-zie w tej chwili oni mają salę, która ma 4000 miejsc i oni myślą mainstreamowo. Muszą mieć historię opowiedzianą dla ludzi i najważniejsze, że to musi sprzedać, sala musi być wypełniona, to być wspaniały sukces. On namówił mnie na tą Moc przeznaczenia, mówiąc o tym, że to jest bardzo trudne libretto. Wszyscy wiemy, że historia trwa 20 parę lat, mamy czwórkę głównych bohaterów, niesłychanie skomplikowane losy i historia jest bardzo trudna do opowiedzenia. Wręcz powiedział, nikomu się, prawdę mówiąc, jeszcze to nie udało, bo ponieważ zawsze słuchają wspaniałej muzyki, a gubią się w historii. Żartobliwie wtedy Piotrek Beczała, bo jeszcze on rozważał, czy nie przyjąć tej roli, powiedział, na końcu opery już nie za bardzo pamięta, kto kogo zabił, prawda? I teraz no, ja wystartowałem z takiego punktu, minus 15, i wydaje mi się, że doszedłem dość daleko. To znaczy na pewno to, co powtórzył Gelb i cała grupa, która była z Met, to jest pierwsza forca logicznie opowiedziana, w której znaleziono jakby temat główny.
a tym tematem jest coś, co łączy całą tą historię, czyli ojcobójstwo. Znaczy ja nie mam jakby wątpliwości, że to jest klucz do tej historii i w ogóle jak się patrzy szerzej na Verdiego, to figura jakby ojca patriarchalnego nawet w naszej poczciwej Boże Toska. Trawiacie. Nawet w takim momencie w Trawiacie mamy znowu tego ojca patriarchalnego, silnego, dominującego i właściwie zawsze u Verdiego ta figura występowała. Dla mnie to było jak objawienie, zobaczenie tej historii w taki sposób, że jest jeden punkt centralny, tak jakby uderzenie kuli bilardowej, to jest zabójstwo ojca, które powoduje to, że bohaterowie przez naście lat wykonują właściwie jak zaprogramowani pewne funkcje, a zaprogramowani oni są nie przez to, że panuje boskie przeznaczenie, boskie wyroki, tylko w moim rozumieniu my mamy w siebie wpisaną pewną jakby tkankę narracyjną, znaczy struktura patriarchatu, pewne wzorce kulturowe, pewne struktury społeczne powodują to, że jesteśmy tacy, a nie inni. I teraz w momencie, kiedy ojciec umiera, a z ojcem wiadomo, czym zawsze był ojciec, no widzowie opery chociażby zdążowanie go, jakby to wiedzą, logos, normy, prawa, to wszystko upada się, rozsypuje, nagle zostajemy w zupełnej niszy, w pustce i teraz rozpaczliwie próbujemy zapełnić tą pustkę i wchodzimy w zupełnie inne patriarchalne struktury. I tak Leonora jakby ląduje w kościele, Alvaro w wojsku i tak dalej, i tak dalej. Właściwie nie wiem, czy Państwo odpowiedzieli na pytanie, bo było ich tyle, więc Gelb, mówiąc w skrócie, nie potrafię powiedzieć, że jestem zadowolony, jest za blisko. Znaczy, to, co było dla mnie bardzo wzruszające, to jest to, że ja miałem takie poczucie z kina. Wszyscy Państwo obserwowaliście wielokrotnie losy europejskich reżyserów, którzy w Hollywood próbowali robić film dla wszystkich. To zawsze cena jakby odcięcia pewnych osobistych rzeczy na rzecz jakby mainstreamu. I ja po raz pierwszy zrobiłem spektakl, który ma być dla szerokiego widza. Co było wspaniałe, wieczór stojąco w wacjach, więc jakby widz to powiedział fantastycznie. Natomiast co będzie dalej, to zobaczymy. Ja w tej chwili wiem tylko, że to był jeden z najbardziej kłopotliwych spektakli. Podobnie jak Manon Lescaut przed laty, ponieważ historia była jakby dość daleka na wejściu. Natomiast uważam, że odkryłem coś, co jest w niej ważne i ten spektakl jest mi bliski już w tej chwili. A czy Gelb w jakiś sposób ingerował w koncepcję, bo wiadomo, że reżyser zawsze dyrektorowi przedstawia koncepcję swojego przedstawienia. Nie, absolutnie nie. My mamy jakby, znaczy to nie chodzi nawet o zaufanie, bo po prostu gdyby mi się to nie podobało, raczej wtedy przychodzi odmowa pełna. Natomiast tutaj w wypadku tej opowieści on powiedział, że to, co wszyscy wiemy, to znaczy to jest jakby, nie wiem, na ile szczegółowa ma być ta rozmowa, mam nadzieję, że Państwo macie później nożyczki, żeby wycinać to, co jest nudne, ale no, to, co jest jakby dla znawców istotne, Verdi bardzo jakby nieudolny sposób skonstruował pierwsze dwa akty w taki sposób, że po godzinie i 15 minutach następuje zawiązanie akcji, czy tam, gdzie właściwie film się powinien kończyć. Czyli pod koniec, jak się Leonora spotyka z Guardianinem, następuje ta rozmowa, to właściwie po raz pierwszy jesteśmy w historii. Teraz cały czas kłopot polega na tym, że musimy godzinę stracić, żeby zrozumieć te wszystkie powiązania. I my w tej chwili myślimy jeszcze o cięciach muzycznych, znaczy, żeby usunąć parę fragmentów, które pozwolą przejść, bo ten spektrum ma taką strukturę, tak jakby wszyscy powtarzają, że on jakby rośnie. Jak drugi, trzeci, że to jest jakby coraz wyżej, coraz silniej. I rzeczywiście problem jest jakby na samym początku. I wydaje mi się, że tam będą cięcia muzyczne. Ta maszyna się rozpędza po prostu. Tak. I Gelb mnie namawia, on mówi, że to powinno być, że to naprawdę trzeba brutalnie podciąć i to wtedy będzie bardzo silne. I on chce w Stanach zrobić to, uważa, że będzie miało duży sukces, tylko trzeba no niestety dość do tego brutalnie podejść. A to ciekawe, bo właściwie trochę jest tak, że opera jest trochę taką świętą krową, czyli nie wolno jej ruszać. To znaczy muzycznie właśnie, że zawsze jest powiedziane, że to muzyka jest jakby w pewnym sensie reżyserem przedstawienia, no bo właśnie ani nuty, prawda, nie wolno ciapnąć. To już trochę nie chyba te czasy. Nie. No to jest, oczywiście, to jest że trzeba być taktownym, natomiast to jest tak jak z Szekspirem. No, kiedyś uważa się, że nie można go dotknąć, ale naprawdę on nie jest do wystawienia w całości. I to gdzieś wszyscy tego dojrzewają. No Verdi na pewno, z Szekspirem jest lepiej trochę. No, opera dłużej dojrzewa, może dlatego, że jest starsza. Dlatego to przedstawienie moim zdaniem przede wszystkim mnie zdobywa jako widowisko. To znaczy, ja cały czas myślę, że twoje prace operowe, nie wszystkie oczywiście widziałem, są jednak jakimś ekwiwalentem twojego kina. I że ty szukasz kina w teatrze, szukasz kina w operze i akurat mocy przeznaczenia znajdujesz je w sposób niezwykły i jakby wizualność tej historii jest wielka. Chcę zapytać o te filmowe tropy, przede wszystkim o jakiś taki, moim zdaniem, dosyć wyraźny cytat z Davida Lyncha z Zagubionej autostrady,
wtedy i całą taką, powiedziałbym, melancholię, która filmowo czas apokalipsy na pewno. I czas apokalipsy, tak, jasne, która się nad tym unosi. Na ile ty spłacasz niejako swoimi spektaklami, no nie wiem, nie tyle dług, bo nie masz żadnego długu, ale takie jakby fascynacje. Wewnętrzne. Ale wewnętrzne, no to wewnętrzne długi wobec mistrzów, czy też ludzi, którymi się jakoś po ludzku artystycznie inspirujesz. Znaczy, wszystko jakby już jakby powiedziałeś. Ja mogę tylko dodać to, że to jest jakby nawyk młodego chłopca, dlatego że ja rzeczywiście w liceum, dokładnie mając 16 lat, zacząłem kręcić filmy i mam wrażenie, że nigdy nie przestałem kręcić tych filmów i to jest pewien sposób jakby widzenia. No ja po prostu montuję, sklejam i dlatego na scenie staram się stworzyć bardzo wiele obrazów, ponieważ bardzo mnie niepokoi taka sytuacja, że jestem jakby w jednym pomieszczeniu, się tam jakby duszę i męczę. Ale teatr ma w sobie magię i po prostu czasem jeden gest ręki powoduje to, że my się przenosimy, nie wiem, na inny kontynent, może jakby temu służy jakby dźwięk. Natomiast tutaj jakby ojców duchowych jakby jest wielu, nawet trudno im ich wymienić, bo często te rzeczy się dzieją zupełnie podświadomie. Natomiast to, co mnie w tym spektaklu, jak mówimy o obrazach, najbardziej jakby samego zaskoczyło, bo mówiłem o tym wielokrotnie, że ja nie jestem osobą, która jakby w bezpośredni sposób reaguje na polityczność albo na rzeczywistość. Ja nie robię swoich spektakli a propos roku 23, tego, co się dzieje tutaj, zwłaszcza, że to jest strasznie trudno, no bo ten spektakl wystawiam, nie wiem, w Nowym Jorku i w Warszawie, to są dwie różne rzeczywistości. Natomiast to, co tutaj wpłynęło w bardzo silny sposób, to jest jakby wojna. Ja nawet nie spodziewałem się nigdy, bo to nie było moje świadome założenie, że ja zrobię opowieść o Ukrainie, bo to by w ogóle Forza a propos Ukrainy wydawałaby się czymś absurdalnym. Więc gdzieś to, że my codziennie przed tym internetem siedzimy, nagle widzimy, że wojna jest realna, że ludzie giną dookoła, że to nie jest abstrakcja verdiowska, pan, który z płaszczem i szpadą, tylko to jest konkretna sytuacja, spowodowała to, że gdzieś cała ta opowieść grzęzi w jakimś takim przerażającym labiryncie w akcie ostatnim, gdzie my dotykamy jakiejś figury, którą wiele odebrało jako Azovstal. Oczywiście w Nowym Jorku nikt nie zna nazwy Azovstal, ale było to samo wrażenie. Oni mówili mi o namiotach covidowych, które były jakby w centrum urożone miasta. To znaczy, gdzieś wszyscy mamy takie lęk, taki przed jakąś apokalipsą, jakimś końcem, który kompletnie bezwiednie tutaj wszedł. To nie było coś, co ja świadomie konstruowałem, ale te obrazy jakby weszły w tą historię. Znaczy ja wiedziałem, że to jest, że ten spektakl jest dekonstrukcją świata patriarchatu. Zaczynamy od pewnego wspaniałego momentu, gdzie świat jest cudowny, gdzie chcemy wojny i stopniowo jakby dotykamy tej wojny i następują etapy jakby rozpadu tej struktury. I to wiedziałem, ale nigdy nie przypuszczałem, że tak silnie dotknie to jakby takiej rzeczywistości wokół nas, takiego dziwnego poczucia, że my wszyscy gdzieś w tych ruinach metra jakby zostaniemy. I to jest coś, co jakby widzowie jakby zauważyli i to mieszanie go zaintrygowało. No ale to chyba właśnie dodało wartości temu przedstawieniu. Tak, tylko jakby bawi to, że to jest jakby, że się dzieją obok nas, prawda? Ostatni akt jest najbardziej pod tym względem również szalenie przejmujący, że my widzimy nagle siebie w tym świecie również i w jakiś sposób w związku z tym zaczynamy się utożsamiać również z tymi bohaterami Verdiego. No przecież zaplanowałeś tą premierę wcześniej niż wybuchła wojna. No to, dokładnie. To rzeczywistość dopisuje się do tej do wcześniej tego niż COVID. Wcześniej niż COVID. No tak, no to żyje. No więc to, co jest tam rzeczywiście strasznie ciekawe, to jest jakby scenariusze jakby losów tych bohaterów, dlatego że każdy w zupełnie inny sposób reaguje na brak ojca, ale właściwie wszyscy realizują identyczny patriarchalny scenariusz. To znaczy, dla mnie bardzo ciekawa jest postać Karla, o którym nigdy się nie myślę jako główny bohaterze tej opery. On dla mnie był szalenie jakby ważny, dlatego że w nim widzę jakby postać Hamleta. To znaczy, to jest mężczyzna słaby, zniewieściały, który zostaje wyznaczony do zemsty. On musi zadośćuczynić i pomścić śmierć ojca, a jest osobą absolutnie niedojrzałą do tego, żeby pomścić tę śmierć ojca. Więc on jakby swój świat konstruuje wobec pewnej wizji mężczyzny, która jest mu strasznie obca. Leonora odnajduje jakby siebie w innej patriarchalnej strukturze. Musimy to powiedzieć jakby jasno i bardzo brutalnie, że i kościół, i armia są takimi miejscami, gdzie panuje bardzo wyraźnie ta właśnie hierarchia. I ona odnajduje innego ojca w tym miejscu. I co również żeby wydawało mi się jako ciekawą figurą teatralną, Tomek Koniczny gra tutaj obie role. To znaczy ona ojca bezpośrednio odnajduje twarz ojca w Guardianinie. No i Alvaro, który jakby wstępuje jakby do armii. Czyli mamy trzy zupełnie odmienne losy, ale trzy realizacje patriarchalnego scenariusza. I to wydaje mi się, że to jest coś, co pomaga jakoś znaleźć jedność w tej historii, która jest tak bardzo dygresyjna.
Ale jest chyba jeszcze jedna ciekawa rzecz a propos tej wojny, bo ta wojna nie jest w twoim przedstawieniu podana, znaczy ona jest podana wprost, ale bardzo przewrotnie. To, co przecież jest napisane w librecie, wojna jest piękna, hura dla wojny, no to w dzisiejszym kontekście brzmi, przejmuje grozą niewątpliwie. To, że mamy pomieszanie stylów i podkasaną muzę także de facto na froncie, to mimo wszystko wydaje się może po prostu odważne w takim kontekście. Czy głosy tej publiczności, która absolutnie daje się, byłem na premierze, daje się uwieść temu właśnie widowisku, towarzyszyły ci pod tym względem i czy w pewnym sensie chciałeś tę rzeczywistość z tą przestrogą Verdiego, czy diagnozą Verdiego, diagnozą, która jest w librecie, jakoś celowo przerysować pod tym względem? Nie wiem, czy przerysować. Mam wrażenie, że rzeczywistość jest jeszcze bardziej przerażająca. Znaczy, dla mnie w figurach tych quasi-nazistowskiej armii jest jakby cała jakby ultraprawica. No, że to są ruchy, które u nas obserwujemy. Obserwujemy je we Francji, w Stanach. I to jest jakby no, najbardziej przerażający odłam społeczeństwa, który po prostu uważa, że jakby siła i pięść i rozwiązuje jakby sprawę. Oczywiście moje jakby prowiniencje tutaj były bardzo proste. Wydaje mi się, że jako kinoman jakby tutaj powinieneś też wymienić absolutnie Nocnego portiera i Pasoliniego, prawda? No, bo ta historia jakby tych nazistów, które mają wokół siebie, bawią się jakby ofiarami i oni jakby kreują Holokaust, nim on nastąpi, dlatego że mówimy, niech żyje wojna, te postacie jakby giną i to jest zapowiedź tego, co się wydarzy później. Ale to był bardzo ciekawy kontekst amerykański, dlatego że to, co nam się często wydaje wartością, po drugiej stronie jest ułomnością. I Galt mówi, wiesz, no ty jesteś przedstawicielem takiego środkowo-europejskiego myślenia, które dla nas kompletnie niepojęte. Mówi to wszystko Pasolini, mówi, to jest w ogóle jakby masa, która nie interesuje. Ale mówię, no ale macie Trumpa i macie ultraprawicę. On mówi, no tak, no gdzieś tutaj to się styka, ale zupełnie inna jest ikonografia, bo ta nazistowska jakby tutaj nie funkcjonuje. To raczej są, to się jakoś nazywa Proud Boys, czy coś takiego, te grupy w Stanach. Kiedy, no, rozumiem, że nasza rozmowa wygląda tak, że tylko część naszych ekipy Tygodnika bierze udział, bo przedstawienie było zagrane na razie kilkakrotnie w Warszawie. Zdaje się, że teraz łatwiej je będzie zobaczyć w Nowym Jorku niż w Warszawie. W tej chwili już musi jechać do dekoracji do Nowego Jorku, bo tam dziwny bardzo system pracy ze względu na bardzo krótką obecność na scenie. Rok przed spektaklem spektakl się montuje technicznie i ustawia się światła, więc ja jak byłych wprowadzam śpiewaków, to światła są już ustawione z góry, więc nie mogę nic zmienić, więc to wymaga jakiejś takiej, jakby takiej, no to jest dość logistycznie skomplikowane, ale to już jest mój piąty będzie spektakl, więc jakoś to przywykłem do tego, chociaż to nie jest łatwe. A będą inni wykonawcy? Będzie inny dyrygent? To jest jakby w całości nowy koncept. Mogę powiedzieć, bo to już jest oficjalne, Lise Davidsen będzie gdzieś, to jest wielka śpiewaczka, no to szalenie się cieszę, bo to jest chyba najlepszy głos w tej chwili na świecie do tej roli. Potwierdzam. To jest zjawiskowa postać. No i Janik Neguin, jakby szef muzyczny, więc to będzie, znając jego temperament, to będzie bardzo energetyczne wykonanie. Ale wchodzisz w nową pracę w Warszawie, Peter Grimes, Britena. Powiedz proszę dwa zdania na samym starcie tej, bo zdaje się, że już w czerwcu premiera. Premier w czerwcu i ja prawdę mówiąc, z jednej strony jestem strasznie rozpieszczony przez los, a z drugiej strony strasznie doświadczony, dlatego że ja o tym powtarzam wielokrotnie i ja staram się naprawdę, dla mnie premiera jest świętem, staram się poświęcić temu bardzo dużo czasu. Ja te wszystkie premiery przygotowuję mniej więcej naprzemiennie od 2 lat, natomiast to, że nastąpiła ta covidowa ruletka, która poprzesuwała daty i nagle ja dostałem jakby serię, jest sytuacją bardzo trudną, taką energetycznie do wytrzymania. Zwłaszcza, że Grimes jest jednym z najbardziej ukochanych projektów, o którym myślałem odwrotnie do Forcy, która jakby przyszła do mnie z zewnątrz. Grimes był moim pomysłem po Butterfly drugim, jaki w ogóle chciałem zrobić w operze. I to jest właściwie z niewiadomych przyczyn przez lata to było przenoszone. Wtedy Jacek Kasprzyk bardzo, bardzo o tym myśleliśmy, ale jakoś nie pamiętam z jakiego powodu to się rozpadło. I teraz nagle ten projekt jakby życia przychodzi 5 minut po tym kolosie, który zrobiłem przed chwilą. No po prostu bardzo dużo tego jest, ale jakiś taki mam tutaj fajne przeczucie, dlatego że ten Grimes jest taką powieścią dla mnie
Znowu klucz filmowy, no miasteczko Twin Peaks, to znaczy, czy miasteczko Salem, to znaczy to jest takie miejsce, gdzie właściwie jest coś psychopatycznego w strukturze i w aurze całego społeczeństwa, które tak naprawdę jest daleko gorsza niż główny bohater, którego odsądza od czci i wiary. I wydaje mi się, że to jest jakiś klucz do tej opowieści. Nie mam żadnej wątpliwości, że jakby tutaj figura Britena i jego homoseksualizm, który był wtedy tak straszny, trudny i tak bardzo piętnowany w Anglii, jest tutaj punktem wyjścia dla opowieści, która opowiada o kim, który jest poza społeczeństwem. I to jest jakoś historia niesłanie jakby głęboka i piękna, dlatego że w niej się mieści się każdy inny, w niej się mieści uchodźca. A przede wszystkim to, co jest fascynujące, to jest prowincja. W jakim sensie, kiedy na przykład Krzysiek Walikowski robi spektakl Wyjeżdżamy o Izraelu, myśmy zobaczyli w tym Polskę. Ja mam nagle teraz wrażenie, że gdzieś w tej takiej prowincjonalnej Anglii, to często się widzi w filmach o Irlandii, my zobaczymy taki właśnie gnuśny, taki straszliwy, przerażający portret jakby prowincjonalny, który dla mnie strasznie jest opowieścią o nas. Gdzieś pomiędzy kościołem a pubem się dzieje ta historia, między wódką a krzyżem. A czy przez 20 lat, jak się myśli o takim tytule, to się zmienia sposób myślenia o nim? Absolutnie. To jest coś, co wracało. To nie jest tak, że ja miałem nigdy pełną koncepcję. To jest muzyka, która najbardziej mnie urzekła ze wszystkich oper. Ja już patrzę czysto muzycznie. Ja po prostu tego bardzo lubię jakby słuchać. Tam jest zaklęta jakaś taka dziwna figura rytmu. I w ogóle, jak w ogóle mówimy o idiomie współczesnej opery, współczesnej, to 45 rok, ale to jest chyba ostatnia opera, która odnalazła jakby... To na pewno tutaj Państwo jako muzykolodzy wiecie o tym więcej, ale ja intuicyjnie o tym myślę. To znaczy jest wielki kłopot ze słowem śpiewanym w kontekście jakby muzyki. Jak muzyka, ale słowo jest sprowadzane do jakiegoś szczebiotania, szczekania, ono przestaje jakby znaczyć. A Britain, jeszcze Ades był po tym, ostatni, który naprawdę umiał poradzić sobie jakby z językiem, że ten język jest, my go rozumiemy, on coś znaczy, a równocześnie jest fantastyczny muzycznie. I dla mnie to jest jakiś taki, to jest jakby koniec opery, później następują naprawdę bardzo trudne zakręty. Oczywiście Ades jest tu cudownym wypadkiem. Sciarino bardzo lubię, ale on jest, to jest trudne do usłyszenia, o czym się mówi. To jest bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, w jaki sposób układa się ta dzisiejsza nasza rozmowa, jak się ze sobą łączy. Mówisz o Irlandii, my rozmawialiśmy na samym początku o Martinie McDonaghu i o duchach Inis Sheeran. Ale dokładnie, bo się... też o tym czytałem niedawno i dlatego miałem to skojarzenie. Wszystko się ze sobą tu łączy. Czekamy na Petera Grimesa w Operze Narodowej w Warszawie, czekamy na Most Przeznaczenia w Metropolitan. I znowu w Warszawie. To nie jest zamknięta historia. Życzymy Ci dużo siły i wytrwałości w tym jakimś po-covidowym, na szczęście po-covidowym maratonie, w którym nie masz tak naprawdę przerw, bo jak rozumiem, czeka Cię kolejna bardzo intensywna praca. Bardzo Ci dziękujemy za to spotkanie, dziękujemy Ci za to przedstawienie. Życzymy wielkiego sukcesu w Nowym Jorku. Mariusz Treliński, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. A my powoli kończymy to spotkanie w Nowym Tygodniku Kulturalnym. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za tę, mam nadzieję, dla naszych słuchaczy niezwykle zajmującą rozmowę o świetnych rzeczach, bo tak się dzisiaj złożyło, że mieliśmy bardzo, bardzo dużo ciekawego do omówienia w Nowym Tygodniku Kulturalnym. Bardzo dziękujemy naszym patronom, dziękujemy Audiotece, dziękujemy Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, którym zawsze znajdujemy swoje miejsce. Zapraszamy Państwa do wspierania nas przez cały czas, zapraszamy do słuchania i zapraszamy już za miesiąc. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.